U mnie Poduchowe. koty mają dwa tryby. Tryb zimowy, spania właśnie na kocach, na łóżkach, na fotelach itd. oraz tryb letni, czyli na kafelkach zimnych, żeby się schodzić. Więc... Znaczy, no z tego co rozmawiałem z kobitką z hodowli, no to on praktycznie cały czas siedział na zewnątrz pod zadaszeniem, więc jak tylko wchodził do domu, to mu zaraz się gorąco robił. A u nas znowu docelowo będzie raczej w domu siedział, więc no, to się musi przestawić. No Dlatego Do leżał na płytkach. No dobrze. Boże, aż, aż, aż przez to yy, imię zechciałem mi się trochę rodzinę zastępczą, sobie przypomnieć, ale tak. Ja ostatnio odkryłem odkrycie yy, na YouTube. To, to jest złoto, niemalże, yy, ponieważ jest kanał który się nazywa Wolska 33. Jest to kanał w całości poświęcony serialowi Miodowe Lata. I prowadzący zaczyna zawsze hasłem Strzałeczka Sąsiady. Jaka to jest po prostu sympatyczna rzecz. I jest tam nawet film o rankingu Alinek. Top top najlepszych Alinek w serialu. Znaczy, On się tak nie nazywa, ale, ale ja to lubię tak o tym mówić, no żeby nie było, że nie zresearchowałem i o czymś mówię. Nie? Wiesz Ale co, no wpisałem, wpisałem top Alinek i wyskoczyło 10 najpotężniejszych rosyjskich broni zniszczonych na Ukrainie, więc chyba nie o to chodzi. Co ma Alinka wspólnego z rosyjską bronią na Ukrainie? Nie wiem, algorytm jest działa coraz lepiej. Ale nie, kanał jest fajny, bo tam gość faktycznie czasami wyciąga takie rzeczy z za kulis, które jak po prostu oglądałeś sobie serial na Polsacie czy tam na jakiejś VOD, no to tego nie wiedziałeś, no nie wyłapałeś tego, bo pokazywał na przykład jak wygląda tam sypialnia krawczyków według tego. Jak ona powinna wyglądać na planie, tak jak ją pokazali jakieś ujęcia, że ona by architektonicznie kompletnie nie miała sensu. Ale też pokazał, co się fizycznie znajdowało w tamtym miejscu, bo jak wiadomo, to było na obrotowej scenie w teatrze wszystko. Więc pokazywał, jak ta e, sypialnia Krawczyków wyglądała, naprawdę. To ciekawe rzeczy, tak, taka wiedza kompletnie niepotrzebna i bezużyteczna. Cudownie, to mój ulubiony typ. Ale chęt, wiesz co, chętnie sobie sprawdzę, bo jakby Max coś, co z tego typu właśnie rzeczy o, o miodowych latach, no to jak tam słyszałem jakiś wywiadów z Żakiem i Barcisiem, miałem Barcisiem, powiedzieć z Tadeuszem no. Norkiem, ale, ale Barcisiem, dobrze. Kiedyś to... też trafiłem na taki wywiad z nimi dwoma, a właśnie oni opowiadali o miodowych latach i to tak z perspektywy lat, tak patrzyłeś na nich już tacy, po Barcisiu to dużo bardziej widać, jak on się w latach posunął, bo on już, on już taki... No, no z twarzy widać, że to jest dużo, on jest starszy w ogóle od rzaka sporo, z tego co kojarzę. No i tak ta brudka, taka siwa, tak, tak widać po nim, że się w latach posunął, a ten żak nie dość, że schudł, to jeszcze wiecznie młody. Tak, ale no, nadal dwójka wybitnych aktorów w sercu na no zawsze, więc wieczny szacun, jak no, nie Chciałem się kłócić ze słowem wybitny, ale chyba nie ma po co, no bo to już jest jakieś takie subiektywne odbieranie tego. Czy ktoś jest wybitny, czy nie? Tak, na, pewno, a... na pewno to są godni zapamiętania: aktorzy. O, jak najbardziej, zdecydowanie. Yy, warci trzymania w naszych sercach. Yy, tak, i generalnie yy, jako ten bardziej kulturalny członek podcastu chciałbym się z Państwem przywitać w ten piękny słoneczny dzień, bo wreszcie mamy 16 marca, w chwili kiedy to nagrywamy, i jest słoneczko, i nawet jak yy, słuchacie nas w nocy, to u nas jest ładnie słonecznie. Yy, Zrobiłeś i... teraz kulisy. Nie wolno tak robić. Dobrze, może być 28 marca 2036, jeśli słuchacie to w odległej przyszłości. Yy, I wydaje mi się, że w takim razie odpowiednim byłoby przedstawienie się jako, yy, jako dwóch wybitnych, yy, wybitnych kultowych bohaterów pewnego serialu, mianowicie z tej strony Tadeusz Norek, a potem. Karol drugim... Krawczyk. Tak, i, i, i znany. Kierowca maszyn przyszłości tramwajowych Karol Krawczyk. Bo życie jest jak pantograf. Ale naprawdę, ten serial, ten serial to też jest taka kopalnia cytatów, jak się wyciągnie nieraz. Tylko szkoda, że to nie jest oryginalny serial jak na przykład 13 Posterunek, tylko to jest na licencji. Ale mogę jeszcze tutaj powiedzieć ciekawostkę a propos lat, że obejrzałem sobie kilka odcinków The Honeymooners i stwierdzam, że. Miodowe lata są dużo lepsze, bo nawet i te żarty się tak źle nie zestarzały jak w Honeymooners, bo tam jest dosyć dużo nawiązań do przemocy wobec kobiet, która tam jest śmieszna. Po prostu to jest, to jest coś, z czego należy się śmiać. Okej, okay, yy, ale zeszliśmy troszeczkę z naszego głównego tematu, bo ten podcast podobno był o grach wideo. Nie wiem, czy w miodowych latach były wspomniane gry wideo. Na pewno był komputer, jak uczyli obsługi internetu, to pamiętam. Tak, był internet i yy, był ten. Były podstawy hejtu w internecie i trollingu. I pamiętam, drogi kocio, weź sobie młocio i puknij się w makówkę, co ją masz za główkę. Ale jeszcze przecież tam była, tam była muzyka, przecież Norek i, i Krawczyk zrobili karierę rapową. Było, było coś takiego. Więc są przeróbki tego, ten, na takim kanale MC Grzesiu, który kiedyś robił polski hip hop mix i to też zniknęło, zostało na YouTube Ja, tam. ja, ja proponuję po prostu, któryś odcinek poświęcić polskim serialom, naszym ulubionym, bo my się ograniczamy tutaj ewidentnie. Tylko, że to by trzeba było zrobić research, a my tego nie robimy, bo nie szanujemy widzów. Możemy sprawdzić na filmie, kiedy dany serial wyszedł i to będzie Max. To, ale to, to już będzie research. Nie wiem, czy tak można. Dobra. E, wiesz co, bo no mamy temat, który narzuciłeś i tak jak powiedziałem na temat na temat tego tematu, to w pierwszych. W pierwszym skojarzeniu to mi przyszła do głowy jeden góra, dwa tytuły, bo mieliśmy mówić o grach, które nas zaskoczyły, yy, które nie były w pierwszej. Chwili, nie były tym, czym się w pierwszej chwili wydawały. Natomiast zawędziliśmy to do tego, że to były zaskoczenia pozytywne, bo gdybyśmy mieli mówić o negatywnych, to by nam trzech odcinków pewno nie starczyło. Tak, bo my jako Polacy bardzo lubimy narzekać, ale jako właśnie. Yy, a, yy... Osoba antypolska, stwierdziłem, że fajnie będzie po poopowiadać o rzeczach, które nas pozytywnie zaskoczyły i dały nam dużo radości, której się nie spodziewaliśmy. A jak to progresywnie zabrzmiało? Nie antypolak czy antypolka, ale osoba antypolska. Trzeba być nowoczesnym pod tym względem. Tak. Tak, tak, tak. Ta. W każdym razie, tak kończąc to, co rozpocząłem, tak dosyć niechlujnie, ponieważ teraz mi też troszeczkę myśl uleciała, zresearchowałem sobie, proszę zapamiętać, zresearchowałem sobie po swoim kanale to, w co grałem w, na przestrzeni ostatnich 10 lat i się okazało, że kurczę, naprawdę jest sporo tych gier, po których się nie spodziewałem niczego, albo się spodziewałem czegoś zupełnie innego niż dostałem i byłem pozytywnie zaskoczony. Nawet od kilku z tych, gra, z tych gier już mi się udało powiedzieć tutaj, przy okazji podcastu, ale się specjalnie nie rozwinąłem na ten temat. Więc jestem zaskoczony tym, jak gry bardzo nas zaskakują. To ja jestem pozytywnie zaskoczony, że znalazłeś tego bardzo dużo. Bo najwyraźniej ja nie wykonałem odpowiednio dużo researchu, bo znalazłem tych gier tak pod ręką yy, zaledwie siedem. I nie przeglądam swój kanał, tylko swoje, swoje konto na filmie, tak na zasadzie. O, co mi wpadnie w oko i faktycznie pasuje pod tezę. Aczkolwiek to jeszcze chcę powiedzieć, że jakby pomysł na dzisiejszą rozmowę mi wziął się z tego, że skończyłem grę, o której już w tym podcaście mówiłem dosyć dawno, mianowicie Bajonetę Origins, którą męczyłem i męczyłem i męczyłem bardzo długo, bo jest to gra Platinum Games, która. No, jakby była reklamowana, że to jest taka sympatyczna popierdółka, taka baśniowa, taka spokojna, taka trochę właśnie gra przygodowa, i to jest taka gra, że nie chce się ją odpalać, ale jak już w nią grasz, to jest przyjemnie i fajnie. I ja myślałem, że to jest takie po prostu taki, no nie wiem, wysokobudżetowy indyk, który w sumie nie wyróżnia się niczym, in, niczym poza tym, że jest właśnie z marki bajonety. I miałem takie myśli, że gdyby to nie była bajoneta i gdyby to nie była gra, którą kupiłem na, w pudełku na Switchu, no bo to jest yy, ekskluzyw na konsolę Nintendo, to ja bym jej chyba nie skończył. Bym jakoś połowie ją po prostu zostawił na zasadzie. No spoko, ale nie wiem, czy mi się chce to kończyć. I to byłby bardzo duży błąd, bo byłem autentycznie w szoku, że Bayonetta Origins w kilku ostatnich godzinach zamienia się w absurdalny, cudowny spektakl prequelowy na poziomie bajonety 2 i 3. Finałowy boss i jeszcze, który jest wcześniej, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie zrobi, zrobiło Platinum Games. I ja po prostu byłem autentycznie w szoku, że tak właśnie trochę ta gierka nagle zamieniła się po prostu w czyste złoto, jeśli chodzi właśnie o wykorzystywanie tych takich najbardziej sprawdzonych elementów Platinum Games. I w tym, że kiedy myślisz, że oni już zrobili tak wiele, tak absurdalnych rzeczy i zawiesili poprzeczkę tak daleko, to oni dopiero się rozkręcają i to, i to jeszcze bardziej eskaluje i jeszcze bardziej eskaluje. I byłem też w szoku, że uważaj, moim zdaniem finałowy boss Bajonety Origins jest trudniejszy niż finałowy boss pierwszej Bajonety. O, to faktycznie. Ale powiem ci, że w ogóle to, co dla, teraz mówisz, to jest dla mnie całkowity kosmos, bo teraz mnie zaskoczyłeś yy, z kolei ty, tą gierką, bo ja w nią grałem i ta gra mnie strasznie usypiała. Tak, bo ona jest taka na no dobranocka, nie że właśnie tak odpalisz i zrobisz już troszkę senne i ten. Ja a... prawdopodobnie bym ją skończył, gdyby nie to, że tutaj miałem remont pokoju wtedy i miałem podłączoną konsolę w salonie, i trochę mi się tam nie chciało w to grać, więc sobie odpaliłem Asasyna, a potem wyszło Tears of the Kingdom, i już w ogóle ta, ta bajoneta poszła w cholerę, bo stwierdziłem, że środków sennych nie potrzebuje. Chociaż to się tak troszeczkę powoli, powoli rozkręcało, coraz więcej się w tej grze zaczynało dziać. A nadal była taka nudnawa, a teraz ty mi mówisz, że ona niczem Bajoneta 3 przeżywa roller coaster gameplayowy. Tak i jakby w jakby nie ma w ogóle, jakby jedyne porównanie, jakie mam, to jest trochę Astral Chain, które też jest Grand Platinum Games i które jest za długie i się rozkręca, ma mega taki snujowaty początek, szczególnie jak nie ogarniasz sterowania na początku. To no, jest dziwne. I jest, no jest dziwne i masz fantastyczną końcówkę, tylko różnica jest taka, że, że Bajonetta Origins jeszcze ma Całkiem zgrabną fabułę, która jest zdecydowanie za bardzo przeciągnięta i tak dalej, ale na koniec nawet idzie jakieś tam emocje poczuć i też trochę przez fakt, że jest to no już jakaś seria, z którą jakąś tam mam mniejszą czy większą relację z tą oryginalną trylogią. I przez to w moich oczach Origins wypada lepiej niż Astral Chain i nawet lepiej niż pierwsza bajoneta cał 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 jakby całościowo. Bo naprawdę właśnie finałowy boss to jest coś, co spokojnie by w bajonecie 3 się znalazło i nie odstawało niczym, a nawet wypadałoby na plus. Ale ja nie chcę opisywać dokładnie, bo to by były spoilery po prostu. Widzisz, ja w tą bajonetę na tyle, co grałem, to fabuła tam faktycznie była całkiem ciekawa i w fajny sposób opowiedziana. Natomiast to było wszystko tak. Rozwleczone, co teraz jest troszeczkę paradoksem, no, oksymoronem, wręcz, że z jednej strony była ciekawa, a z drugiej była rozwleczona, i ciekawie opowiedziana i rozwleczona, bo to. Autentycznie, jakbyś puścił sobie ciekawą historię na YouTube w prędkości 0,25, tak trochę tak mi się to śledziło tę fabułę. I niby chcę się skupić na tym, niby chcę się zaangażować, ale ten już brzmiący jak taki mocno podchmielony gość głos troszeczkę mnie zaczynał męczyć, i były rzeczy bardziej atrakcyjne, jak chociażby patrzenie, jak trawa rośnie, albo, nie wiem, słuchanie skrzypienia drzewa. Dlatego włączyłem Assassin's Creed Unity i może to właśnie dlatego, mm. przez tą bajonetę, Unity mi się podobało. Bo tam się działo więcej. No tak, więc jakby no dla każdego, kto zagra w, w tą bajonetę Origins, przejdzie, nie wiem, połowę, czy nawet trzy czwarte, czy właśnie kawałek. Ja ja, wiesz, ja, ja podchodzę do takiego człowieka i mówię mu: Słuchaj, ja na finałowym bossie to ja krzyczałem po prostu z emocji. Jakby to jest nie do pomyślenia, coś kompletnie. No, wiesz, co, tak sobie próbuję przypomnieć, u mnie chyba tak tylko działali bossowie we wszystkich soulsach tych od From Software. I już w Elden Ring tak nie było, tak byli pojedynczy, którzy takie wrażenie na mnie robili, bo przeważnie jak wywoływali jakieś emocje, to to był tylko staropolski w kurw. No, pomijając tam malenie, czy tego ostatniego. Nie wiem, czy mogę mówić, kto jest ostatnim bossem. John Elden Ring. John Elden Ring, tak. To jest ten. Mr. Elden Ring Master. Jest ostatnim bossem. No w każdym razie, no oni tak faktycznie jakieś emocje wywoływali większe, poza tym, że byli denerwujący. Kurczę, no to, to mnie trochę motywuje do tego, żeby podnieść spółki tę te, te bajonetę i ją ukończyć. kończyć. Chociaż teraz na przykład wziąłem się za Final Fantasy VII Rebirth i tak sobie w to gram, gram, gram. Mam 20 godzin i zobaczyłem, że jestem dopiero w połowie gry, i tak no, troszeczkę mi się nie chce, bo jest dużo takich momentów, gdzie to jest w ogóle coś, za co tę grę chwalili. Jest dużo momentów, gdzie przerywamy rozgrywkę taką swobodną, żebyś się zajął w tej chwili grą w karty albo wyściga, wyścigami na ptakach. I to sobie ludzie chwalili, że wow, te minigry, które są naprawdę angażujące, a ja nie lubię. Ja albo chcę iść prosto za fabułką, albo chcę sobie wykonywać rzeczy swobodnie, a nie być zmuszanym do, do tego typu aktywności i no kurczę, chyba na chwilę odstawię to Final Fantasy, bo teraz sobie kupiłem Outcasta, w ogóle za tydzień są trzy premiery jednocześnie, więc nie wiem, to może sobie dobre rozciągnę czy coś. Albo na dwie konsole jednocześnie będę grał. W sumie zastanawiam się, czy jest człowiek, który jedną ręką ukończył, jednocześnie, jakby wiesz, jak jest bajoneta i masz ten tryb grania jedną ręką i jakby przejść na A. raz dwie bajonety na dwóch różnych konsolach jednocześnie. A w obu bajonetach był ten tryb? W, sensie, w dwóch różnych bajonetach był ten tryb grania jedną ręką? Chyba tak. Chyba tak. A to bym musiał zreserwować, bym to musiał. A ten. Nie jestem godzien takich tak rzeczy. Że, tak? Ludzie, którzy przychodzą Dark Souls na bananie, yy, Spróbujcie dwie bajonety naraz przejść. O, to, 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 Ale to pamiętam? Daranie. To pamiętam, że to, to powstało, ten tryb grania jedną ręką jako dowcipa, a byli ludzie, którzy faktycznie się tym oburzyli, że jak tak można. Ale w internecie zawsze są ludzie, którzy się oburzają wszystkim, więc chyba się nie ma co dziwić. Na przykład Bayonetom 3, że jest seksistowska. Tak, bo bajoneta 1 i 2 nie były w ogóle. Znaczy, to jest to jest taki poziom niezrozumienia tego, z czym się ma do czynienia. To jest jak ten, jak pani Anita Sarkizian, która ostatnio zrobiła sobie urodziny w formie ślubu, czy ślub w formie. Nie, urodziny w formie ślubu. I, I też wyciągała jakieś przykłady z dupy i mówiła, że to jest awful i sexist i w ogóle mizoginie. Na takim poziomie niezrozumienia niektórzy operują. Ale jeżeli już jesteśmy przy grach, które są seksistowskie, to ja wyciągnąłem taki tytuł z gier, które mnie zaskoczyły. I tutaj należy zrobić taki, jak to się mówi, taki, taki dobry wstęp, bo przed tą grą miałem do czynienia z wieloma grami na podstawie znanych marek anime, z jedną nawet na podstawie wielu znanych marek anime, i wszystkie trąciły ekskrementem. Były lekko niegrywalne, lekko nadgnite i nie spodziewałem się po kolejnej bijatyce z uniwersum chińskich bajek kompletnie niczego, poza tym, że będzie to kompletny paździerz. Natomiast kiedy wziąłem do ręki Killa Kill If Kill i zacząłem w to grać, to byłem tak cholernie zdziwiony, że z tego małego tworu, jakim jest Killa Kill, można było zrobić grę, która ma fajną mechanikę walki. Która wygląda dobrze, która cokolwiek wyciągnęła z fabuły tego anime i która nie jest w żenujący sposób seksualizowana. A mamy tutaj do czynienia z anime, które należy do gatunku ecchi, czyli maszczućcycem, tak najprościej to wytłumaczyć. I to była. Ja byłem naprawdę zaskoczony, jak dostałem budżetową bijatykę na podstawie anime która działa i w którą się gra przyjemnie. Jedyn, jej największym problemem było to, że było tam mało postaci, ale to już była kwestia materiału źródłowego. Nie dało się tam wyciągnąć więcej. Wiesz co, tak jak ty mówisz, że po usypiającym Bayonetta Origins nagle Assassin's Creed Unity, Ci się wydawało dynamiczne i wspaniałe, to ja zrobiłem duży błąd, bo ja zagrałem w Killa Kill If Kill po Bayonecie 2. A to nie, to się tak nie robi. No, tak się nie robi. I jakby to nie była zła gra. Ale to było takie drewno po tej bajonecie, faktycznie. I ja, te, ja trochę żałuję, bo jakby ja też chętnie sięgnąłem po Killa Kill If, Kill bo nie oglądałem jeszcze anime, mam do nadrobienia, ale to robiło studio Trigger, czyli autorzy Cyberpunk Edge Runners, które mnie absolutnie zachwyciło. I ta gra Killa Kill If Kill ma fantastyczne intro. Jakby estetycznie jest cudo. Po prostu tak. miałem wtedy wow, naprawdę super. I niestety gra już nigdy do, do tego intro nie doskoczyła. Ale. To był okej, okay tytuł, w sensie trochę właśnie sobie zepsułem to tą bajonetą. Bo na przykład jakbym zagrał wcześniej w Gotika 2 i przeskoczył w Kill, la Kill If, to, to bym stwierdził, no, jest płynne, fajne i tak dalej. Znaczy ja miałem tak po przeskoczeniu z Jump Force i z One Punch Man, Hero Nobody Knows. To były po prostu strasznie złe biatyki. Ale to były naprawdę strasznie złe bijatyki. I One Punch Man to już było w ogóle. To była w ogóle tragedia, bo masz anime o gościu, których wszystkich pokonuje jednym ciosem i to jest jego tragedia życiowa. I trzeba tutaj coś z tym zrobić. No więc prowadzisz sobie stworzonego przez siebie bohatera i wszystko jest fajnie, idziesz sobie tym ludzikiem, rozwijasz go i tak dalej, i tak dalej. No ale musisz dać tego Saitamę, żeby ktoś sobie mógł pograć, poczuć się tym One Punch Manem. No więc jedyne, co wymyślili twórcy, to to, że nie da się go praktycznie pokonać, a jak kogokolwiek uderzy, to wygrywa. Jest Insta Kill. I jedyne sensowne walki to jest Saitama versus Saitama. Jest uh, Insta Killa Kill If, tak? Insta Killa Kill If. Tak. Ale w ogóle to musisz też przyznać, że animacje tych, tych ultraciosów Killa Kill If też są dosyć imponujące. Musisz wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z grą, która. Nie jest wielką produkcją AAA, że to jest jakieś tam małe dłubanko. Zaraz ktoś nam wyciągnie, że tam był budżet w ogóle 700 miliardów dolarów i, i jest większy niż PKB całej Afryki. Mówisz, że ty będziesz tym człowiekiem, tak? Nie, nie, wiem, nie wiem w ogóle, czy takie dane yy, występują, ale wiesz, no ty przytaczasz tę grę, ty powinieneś wiedzieć, ile kosztowało. Ale obawiam się, że na głównej stronie. To jest problem, że to jest chyba to jest japońskiego studia, nie? Japończycy mm -hmm. tak chętnie się budżetami nie dzielą, więc pozostanie to zagadką. Czekamy dla człowieka, który robi research na rzeczy, które się wypowiada, więc No zaraz I... jakiś prawdziwy chińczyk z Korei nam wyciągnie, że tam budżet to było 10 miliardów jenów i karty Pokémon z Pikachu. Tak, jakby ja, ja, ja też nie czułem się jakiś zły na tę grę, bo ja ją na promocji kupiłem chyba za dwie dychy, czy coś takiego, czy tam za trzy. Takie, okej, okay, spoko. Anim, powiem szczerze, ani mnie nie zniechęciło, ani mnie bardziej nie zachęciło do sprawdzenia anime, więc no nie czułem, że to jakaś wtopa, czy coś na zasadzie. O, sprawdzę sobie coś takiego poza moją strefą komfortu, więc... W ogóle ja to anime obejrzałem zupełnie przez przypadek, bo leżałem chory w łóżeczku z kaszelkiem i katarkiem i na YouTube jakiś tam ranking yy, tych anime z walką widziałem czy coś. Jakiś taki no, kolejny shitpostowy film, w którym opowiadają jakieś tam topki czy coś. No i trafiłem na to. Zobaczyłem, że jest ładna kreska i tam się biją tymi nożyczkami, więc ej, sprawdzę sobie to. I się okazało, że to jest naprawdę dobre i wciągnąłem to w dwa dni całe. Ja wiedziałem więc... ja to jakiś esej o tym, że to jest jakaś tam nie wiem, dystopia faszystowska i tak dalej, więc bardziej w tę stronę, ale już jak, jak obejrzę to na świeżo? Szkoda, że w Polsce z legalnością raczej słabą. Nie, to... nie, nie wiem, czy to gdziekolwiek jest u nas. A to nie było na Crunchyrollu? Może, może zniknęło, może nie ma. Może jest na Polsat Box, kto wie. Nie, bo ja z tego co pamiętam, to to oglądałem legalnie, ale nie wiem, czy nie z jakimś VPN-em wtedy. Możliwe. Także że legalnie, ale ten, ale jakby nie w Polsce. W ogóle ciekawostka, jak chcesz oglądać na Crunchyrollu rolu, e, na przykład One Piece, będąc w Austrii, to będziesz mógł obejrzeć tylko z e, niemieckim dubbingiem. Ach, nie ma no. opcji, żeby były ten, żeby były angielskie napisy czy coś. Tylko niemiecki dubbing. To jest ta słynna germanizacja. Tak? Germanizacja. Stop germanizacji animu. Tak, i y, a propos właśnie animu i dziwnych rzeczy, to tutaj mogę zrobić ładny segway albo przejście, jak to się mówi nad Wisłą. Płynne y, przejście. Płynne przejście do gierki, która jest znowu japońska, i jest znowu dziwna, i nie jest wysokobudżetowa, mianowicie D4 Dark Dreams Don't Die. I jest to pewnie tytuł, który nie mówi zbyt wiele, wielu ludziom, ale więcej wam powie gra od twórcy Deadly Premonition. Czyli od Swear'ego. I jest to bardzo dziwny przypadek, bo jest to gra przygodowo-fabularna w stylu, w stylu tale, tale, na zasadzie trochę gra jak film, ale masz tam drobne elementy, właśnie przygodówki czy sekwencje Quick Time Event. I ona oryginalnie była wydana jako ekskluzyw na Xbox One. Ze Nawet rzeczy... na Kinecta, chyba, nie? De możliwe. I właśnie, że Microsoft wtedy zainwestował w coś takiego, no i niestety. No, nie jakby o dziwo ludzie się nie rzucili na Xbox One z powodu D4. I niestety przez to, że ta gra była tworzona w takim trybie właśnie jak Telltale, czyli epizodycznym, i tam nie wiem, czy to był pierwszy epizod, czy pierwszy, pierwszy sezon, ale w każdym razie jakaś tam mała część historii, dosyć krótka na kilka godzin. No, to niestety jest to na zawsze jakby anulowana, urwana, ucięta historia, właśnie w stylu tych, nie wiem, genialnych pilotów, których ludzie. Ludzie wspominają po latach różnych... Ale musisz seriali. mnie teraz oświecić, bo ja jestem niedoinformowany, bo posiadam na przykład, tak jak kupowałem gry na kilogramy, to posiadam na pierwsze PlayStation grę po, o tytule D. Czy to jest to samo D, w sensie to jest część serii i D4 jest częścią czwartą serii D, czy to jest zupełnie coś osobnego? Bo ja śmiem podejrzewać, patrząc nawet na to, jak logo wygląda, że D... I D4 to jest ta sama seria. Nie, nie posiadam odpowiedniego researchu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale nic nigdy na to nie wskazywało, nic nigdy o tym nie słyszałem. I tak, i nie jest to też Dark Souls 4, o dziwo. Dark Souls 4 to Elden Ring. Tak, tak, ale co chciałem powiedzieć, że jakby, okej okay, Pecet, ale co Cię zaskoczyło w grze o, o twórcy Deadly Premonition, skoro wiedziałeś, że to gra o twórcy Deadly Premonition, więc wiedziałeś, że będzie dziwna. I tak, jakby fabularnie to jest po prostu totalny, cudowny absurd yy, z, z unikalną dawką postaci, yy, humoru i tak dalej, ale co mnie zaskoczyło, to jest do dzisiaj gra, która ma moim zdaniem najlepiej zrobione quicktime eventy w historii. To jest jedyna gra, w której za każdym razem, jak pojawiała się sekwencja Quick Time Event, to ja, po prostu, to ja po prostu miałem ogromny, szeroki uśmiech i się cieszyłem, w jaki jeszcze absurdalny sposób można coś wycisnąć z tej mechaniki. Jak nie wiem, bohater łapie w powietrzu talerze, które rozrzuca jego współlokatorka, która uważa, że jest kotem i się zachowuje jak kot, i musisz ją złapać za grzbiet, bo goni za myszą po mieszkaniu i tego typu, jakby. Autentycznie to są najlepsze, jakby David Cage powinien się nauczyć od DeFore, jak robić zabawne quick time eventy, bo to jest trochę tak, jakby ktoś wziął quick time eventy z tej sekwencji z Heavy Raina, gdzie gościu się przewraca cały czas i jakby to wykorzystał ten potencjał właśnie komediowy, że to w jaki sposób gracz wchodzi w interakcję z tymi absurdalnymi sytuacjami ma znaczenie, a nie tylko naciśnij, a żeby bohater napił się soku. Koniec interakcji. Tak, albo w tym Heavy Rain na samym początku, jak wciskałeś krzyżyk po to, żeby wołać syna zgubionego w tłumie. Jason, Zaczy... Jason. Tak, Jason! Ale ogólnie David Cage ma ten problem, że on traktuje rzeczy trochę zbyt poważnie i, i zapomina o konsekwencji w tym, co robi. Natomiast, jakby nie patrzeć Heavy Rain, to była chyba najlepsza rzecz, jaką zrobił. I tak mówię to nieśmiało, bo hmm. nie jestem pewien, czy nie skłoniłbym się ku Fahrenheitowi, ale... A nie Detroit? Dałeś nawet do 10 najlepszych gier danego roku. A, danego roku. Tak, bo to jest jako, jako małe historyjki... W ogóle z Davidem Cage'em jest tak, że jego te małe historyjki w tych wszystkich jego gierkach one są całkiem niezłe. Jako takie nowelki by się sprawdzały, nawet w tym Beyond to Souls e, historia o tym, jak Ellen Page odbiera poród bezdomnej, albo historia następująca zaraz potem, jak Ellen Page ucieka na e, koniu przez pustynię przed duchem indiańskim. To, to jest całkiem ok Jest to fajnie opowiedziane ma to ręce i nogi początek, rozwinięcie i zakończenie. Ale to się nie skleja wszystko w całość. I jak to się zaczyna wszystko składać w jedną opowieść, to to nagle traci sens, traci wydźwięk traci wszystko. I do tej pory są ludzie, którzy mówią mi, że się nie znam, bo to jest genialna gra, jedna z najlepszych, najlepsze emocje budzi i tak dalej. Na długo przed Detroit, na długo przed Detroit było takie demo technologiczne od Quantic Dream na YouTubie i nazywało się Kara. I później to, to zostało po części wykorzystane w Detroit, no bo to była ta, ta pani robot, która tam miała swój wątek. Natomiast ten kilkuminutowy film, zrobiony przez Quantic Dream, z bardzo prostym scenariuszem o tym, jak to robot okazał się wadliwy, bo nie postępuje według schematu. On miał w sobie więcej emocji niż całe to Detroit razem wzięte. Tylko to było widać, że to była jedna krótka forma, nad którą ktoś przysiadł, pomyślał, napisał od początku do końca, to się wszystko składało, było to genialnie zagrane i to działało. Ale gdyby oni mieli zrobić tego typu grę w całości i tak się nad nią napracować, to byśmy ją mieli może na premierę PlayStation 7. No tak się zapowiada ta gra Star Wars, że wyjdzie na PS7. O... Wiesz co, ja sięgam pamięcią do Beyond Two Souls i moim zdaniem tam nawet te takie drobne jakieś scen scenki sytuacyjne właśnie, nie wiem, z Williamem Default, czy... Aktor Elliot Page grał w badziewnej grze Beyond Two Souls i szkoda o niej gadać. W ogóle, jak przyszliśmy od Beyond Two Souls z gier, które nas pozytywnie zaskoczyły, to twoja wina, to twoja wina. Tak, nie wiem dlaczego. Nie wiem, jak do tego doszło. Bo mówiliśmy o Quantic Dream. No, no nieważne. Jeżeli, jeżeli mamy tak zrobić takie płynne przejście, to ja bym wrócił do Chińczyków. Wróciłbym do Chińczyków, bo była taka gra, która też zrobiła na mnie może nie niesamowite wrażenie, ale byłem zdziwiony, że to działa i że jest całkiem dobre. Tym bardziej byłem zdziwiony, że potem dostałem to, czego oczekiwałem po tej grze od Mario. Mówię o kapitanie Subasa Rice of New Champions, bo byłem Boże, przekonany. Jak, jak huibowo dzisiaj. Jesus. Byłem przekonany, że ta gra to będzie wizual e, novela, w której będzie bardzo, bardzo nienadająca się do grania piłka nożna. Okazało się, że tam ta piłka nożna, która jest mocno arcadeowa i uproszczona, działa. I jest nawet całkiem fajna, bo tak troszeczkę zahacza już o taki vibe tego, co było w Kunio-Kun, czyli że trochę grasz w piłkę, a trochę się tłuczesz. Plus są tam latający bracia Tachibana i koniec końców ta gra po prostu spełnia swoją rolę. I nawet po zakończeniu tej fabuły, całkiem fajnie się gra tymi drużynami po prostu w piłkę. Taką uproszczoną. Ja oczekiwałem, że z tego będzie Mario Strikers. Jak to się nazywało? To ostatnie Mario Strikers, to, które... To, 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 które jest 9 na 10, tak. Które jest 9 na 10 i się nie nadaje absolutnie do niczego. Tam, żeby w to grać, to musisz mieć czterech znajomych ze Switchem, żeby to miało sens. A i tak lepiej zagrać tego subasy. Więc no tutaj Chińczykom z Japonii daję okejkę okay za to, bo no kurczę, zrobili grę, po której nie spodziewałem się absolutnie niczego, która spodziewałem się, że nie będzie działać i po raz kolejny udowodnili mi, że nie mam racji. Cięgam pamięcią i wydaje mi się, że mam tę grę. I wiesz dlaczego? Bo ona była na Switchu przeceniona ze wszystkimi, bo tam jakieś dodatki były i tak dalej. I ona była przeceniona o 98% czy coś takiego, i była za 5 zł, i ludzie masowo to kupowali, bo tak. Ja ją mam. Nie wiem, czy ją kiedyś odpalę, bo Tsubasa mnie kompletnie ominął. No właśnie, że... ciekaw jestem, jakby to działało na Switchu. To poza musisz odpalić. Poza tym, że jestem, jakby zaznajomiony z jakimiś memami, że on, on kopie tę piłkę i ta piłka leci i leci i leci i leci i nie może dolecieć, i jeszcze leci tak 10 minut tak, no, no uroczo znaczy tak było, no jak oglądałeś to na Polonii 1, to tak było, że faktycznie tam Tsubasa kopnął piłkę i ona leciała i wtedy nagle były dyskusje retrospekcje, jak Tsubasa się urodził, jak się urodzili jego rodzice jak dinozaury które zamieniły się potem w ropę naftową, napełniały ten, zamieniały się w paliwo, które napędzały karetkę, która wiozła matkę Subasy do szpitala na poród, to wszystko tam wiesz musiało być w ciągu tych pięciu odcinków kiedy leciała piłka, a na koniec łakabayashi łapał tę piłkę i się zaczynało wszystko od nowa. Tam było dwóch takich bramkarzy, tam był łakabayashi, a potem był Wakashimazu z długimi włosami. Mam coraz większe przekonanie, że anime jest dla ludzi tego typu, którzy mają za dużo wolnego czasu. To tylko moje podejrzenie. Znaczy, kiedyś tak się robiło, że bardzo mocno się rozciągało. To przecież tak samo było z Dragon Ballem, że e, sławetna walka Goku z Freezą, gdzie Freeza zniszczył jądro planety i powiedział, że za pięć minut planeta wybuchnie, więc musimy skończyć tę walkę albo wszyscy zginą. No i ta pięć minut trwało x odcinków, a potem i tak została jeszcze minuta po zakończeniu walki, czyli jakoś tak. I to był jeszcze jeden odcinek, ta minuta. A potem przecież zrobili tą remasterowaną wersję, czyli Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z Kai, i no to było skrócone do bodaj dwóch odcinków. No bo tam w tym międzyczasie, w tych pięciu minutach, to się działy rzeczy, nie? To to nie było to, że oni sobie walczą cały czas, tylko oni sobie gdzieś tam walczyli w tle, a tutaj się toczyły ludzkie i nieludzkie dramaty, i to było bardzo istotne dla rozwoju fabuły. Bawi mnie ten kontrast, gdzie w zachodnich filmach, jak masz jakiś, nie wiem, licznik czasu yy, z tą bombą, czy tam. Nie wiem, czy w Mrocznym Rycerzu też był ten licznik, jak tam Joker te tam tak, bomby był wysadzał. I, I ludzie po prostu, u, dziura fabularna, bo jak weźmiesz stoper i policzysz w filmie, jak to działa, to to się nie zgrywa i w ogóle, po czym, po czym anime? No, takie, A był taki uderzy. serial, gdzie, gdzie ten czas miał znaczenie i ten serial to było 24 godziny i faktycznie każdy odcinek trwał godzinę i ten licznik czasu tak płynął. Było 24 odcinki po godzinie i to wszystko było tak w czasie rzeczywistym. Także tak. to było... Dla wszystkich takich purystów czasowych polecam ten serial, którego nie oglądałem, ale był bardzo mocno, bardzo mocno swego czasu reklamowany na Polsacie, kiedy miał swoją polską premierę, że hitowy serial z Ameryki teraz tylko na Polsacie w czasie mega hitu, tam w jakieś wtorki o 20.00 leciał czy coś. Nie, 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 nie da się zrobić z tego płynnego przejścia, ale jak to powiedziałeś, wr wróćmy do Chińczyków. Mianowicie tak się złożyło, że mam kolejną japońską grę, którą aczkolwiek nie wyreżyserował z tego co pamiętam, Japończyk, mianowicie The Evil Within 2 z 2017 roku, bo to jest o tyle specyficzna sytuacja, że ja sobie od lat próbuję tak powoli ten gatunek survival horrorów nadrabiać, ale nie polubiłem się z pierwszym The, The Evil Within, bo grałem w demo i mi się w ogóle nie podobało i w ogóle nie kułem konwencji i też właśnie słyszałem, że to pierwsze Evil Within jest takie strasznie no nie wiem, czy dobre słowo, to jest niedorobione, ale takie nieoszlifowane, takie właśnie, że to jest taki trochę gorszy Resident Evil 4, że to jest taka właśnie gra, która niby wyszła, trochę nie wyszła i, i, i nie, nie wiem, jakby bas wokół tego. Pamiętam, że ty to recenzowałeś, to mhm. jeszcze jedynkę lata, lata temu y, chyba w miarę chwaląc, ale tak po prostu kojarzyłem, że no taki, tak przyjęte tak mieszanie. Ale dwójkę już po prostu y, ludzie tak w szczery po prostu i wręcz agresywny sposób niektórzy polecali, mianowicie yy, pan Jacek Pfeiffer na Twitterze, który tego absolutnie nie ogląda teraz w tym momencie. Yy, no to mówił, że, to, że on nie lubi jedynki, ale dwójka jest absolutnie genialna i zagrajcie, 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 i tak spamił, spamił, spamił. Aż w końcu była na jakiejś promocji na Gogu dosyć tanio i stwierdziłem, dobra, co mi szkodzi. I byłem mega pozytywnie zaskoczony, bo to był naprawdę kurcze i straszny, i bardzo przemyślany mechanicznie survival horror, który też nie był bełkotliwy, bo jakby ten taki premi z tym Matrixem tej korporacji, to ci po prostu wykładał od razu i od razu wiedziałeś, jaki jest twój cel, co tam masz zrobić i kiedy już działo się coś dziwnego, jak właśnie te różne surrealistyczne projekty potworów się pojawiały, czy ten wilan, który tam zamrażał czas, ten taki artysta, foto, foto, fotograf czy cokolwiek, mm -hmm. y to cały czas wiedziałeś, co się dzieje i wiesz, czego masz się bać. I też były... I nawet jak nie grałem w jedynkę, to też kumałem, jak były jakieś nawiązania do jedynki. Takie, okej, okay, to jest całkiem kreatywne i sprytne i tak dalej. I finał, ten, może żeby nie zdradzać, z żoną, był naprawdę satysfakcjonujący i był dużo lepiej wykonany niż w Dead Space, moim zdaniem. Oczywiście, mi się jedynka bardziej podobała od dwójki, może dlatego, że dwójka mnie tak jakoś nomen men, nie zaskakiwała. Bo jedynka faktycznie... Ona miała taki klimat, tak. Tak, czułem się zamknięty w tym horrorze, takim właśnie nieociosanym, tym, ten klasy Z, gdzie jeszcze miałeś takie dziwne zabiegi artystyczne, jak właśnie ten przycięty ekran, dziwnie ustawiona kamera za plecami bohatera, i na to ludzie dosyć mocno narzekali. Natomiast Wiem, że tak miało być, bo to faktycznie ograniczało ci pole widzenia, e, utrudniało ci manewrowanie tą, tym bohaterem. Jakby ja kupiłem po prostu te rozwiązania, które tam były. Ja przyjąłem to po prostu z bogactwem inwentarza i uznałem, że e, to jest coś, co do mnie trafia. Natomiast dwójka, jakkolwiek mi się podobała i bardzo przyjemnie mi się w nią grało, ona już nie miała takiego efektu zaskoczenia, no i też odeszli od tego, co, co było w tej pierwszej części. Przez co troszeczkę straciła na charakterze. Może, jakby podejść do tego, jakby ta dwójka była samodzielnym tworem, który odciąłby się całkowicie od jedynki, albo tej jedynki w ogóle by nie było, to też bym bardziej na świeżo może podchodził i bez jakichś oczekiwań do dwójki i może byłbym dla niej bardzo bardziej łaskawy w ocenie. Bo ty grałeś pierwszą jedynkę czy od razu grałeś w dwójkę? Nie, ja zagrałem w demo, demo jedynki, mi w ogóle się nie podobało i, i, i dlatego ja w jedynkę dalej nie grałem. W sensie tak nie, nie przeszedłem całej. Wiesz, co jedynka jest fajna, ale jeżeli przeszedłeś dwójkę, no to troszeczkę mało jest sensu w, granie, w, granie w, nią, w graniu w nią, ponieważ niczym teraz też cię nie zaskoczy. A no, tak to miałeś taki efekt przy tym zakończeniu, taki troszeczkę było wow. No, no, ale zobacz, ciebie zaskoczyła jedynka, a mnie dwójka, dalej pozytywnie. Yy, I chcę dać kontrowersyjne, kontrowersyjne zdanie, mianowicie uważam, że Devil Within 2 jest znacznie lepsze niż Resident Evil 2 remake. Jako survival horror i historia i w ogóle gra całościowa. Okej, okay, to mamy kontrowersję. Nie wiem, czy tak wolno mówić, ale jest, żyjemy w wolnym kraju. W ogóle, właśnie, a propos Devil Within i Residentów, no to. W pierwszym Devil Within wiem, że Shinji Mikami przemycił wiele pomysłów, które nie weszły ze względów technologicznych do czwórki Rezydenta. E, chociażby z tym nieśmiertelnym przeciwnikiem, który się pojawiał w losowych momentach i nas ścigał. To był ten, pomysł. ten z piłą łańcuchową, tak? Nie, nie, nie. To, ten z piłą, no to był w Rezydencie dwójce, a tutaj to był taki duch, e, który. To troszeczkę to... była podobna rzecz jak w Silent Hillu 4. Te... Z tym... Okej, okay, dobra. Nie, bo, bo pamiętam, że był taki jakiś taka piurowata bestia, czy coś takiego, którą się paliło? Ona też w dwójce była. W Davey win w dwójce? Nie, nie, to nie to. Wiesz, co ja w to grałem? To był który, 2014 czy 2015 rok, nie? 14. 14, no to daj Bóg, to było 10 lat temu. Więc nie pamiętam tego dokładnie, jak to było. Musiałbym teraz zrobić research. Natomiast. I chyba to zrobię nawet. Natomiast e, pamiętam, że to był e, przeciwnik rodzaju... Nie, nie zrobię, bo się klawiatura obraziła. Przeciwnik rodzaju ducha. Sabotaż techniczny. Tak. E, może tak, może zrobimy main villain. A, a dlaczego mi się ten... pojawił nie ten villain? Dobra, no bo, bo ja wiem już, o kogo ci chodzi. Chodzi ci o tego typa z e, safe'em na głowie, tak? Bo ty, ty, go skojarzyłeś jako, jako, tego przeciwnika, nie? Znaczy... <laughs> znaczy nie, bo najpierw z tą spią mechaniczną, no to pomyślałem, co tam uciekasz przez korytarz i on cię goni i tak dalej. A potem ten nieśmiertelny, to taki z piórami, przed którym trzeba było cały czas uciekać i go zagazowywać tym właśnie ogniem, bo inaczej się nie... A miało. widzisz, już, już, mam, już przeprowadzony research, więc już ci mogę powiedzieć. Ten przeciwnik się nazywał Rubik i dobrze kojarzyłem, że to jest taki w rodzaju ducha, no bo to był zakapturzony typ w bieli. A, dobra, dobra, już pamiętam. Tak, no. to był ten główny antagonista. Tak, w, tak, właśnie. Okay, dobrze, dobrze. Także to jest, wiesz, magia researchu, dostępu do informacji i tak dalej. Możemy tutaj wszystko sprostować na żywo, bo mamy do tego technologię, mamy know-how. Więc, no to był. Bardzo to było w ogóle potrzebne, bo chciałem tylko podkreślić, że to był motyw, który chciał w Shinji Mikami umieścić już w Resident 4. Niestety ograniczenia technologiczne wtedy Gamecube'a mu na to nie pozwoliły. Mimo że tam demo z tym właśnie przeciwnikiem krąży po internecie, bo na YouTubie to sobie można zobaczyć, jak to miało wyglądać i udało mu się to umieścić w The Evil Within 1, gdzie już to nie było takie szokujące, ponieważ świat poszedł do przodu. Dostaliśmy latające samochody i teleportacje. I nie robił na i deskolotkę, i Rubik nie robił na nikim wrażenia już takiego. Chociaż ja to wspominam całkiem fajnie, bo to był fajny motyw faktycznie taki niepokojący nie wiedziałeś, czy wejdziesz do tego pomieszczenia i ktoś na ciebie nie wyskoczy nie będziesz musiał robić Hilla. No i niestety kolejnej gry tych twórców sobie nie sprawdzę, bo jak była za darmo na Epiku, to mnie nie było w domu i sobie nie odebrałem twojej ulubionej gry Ghostwire Tokyo, ale grałem w inną twoją ulubioną grę, czyli Hi-Fi Rush, którą polecam z swojego serca, aczkolwiek no ona nas nie tyle zaskoczyła, bo ja już byłem zakochany od pierwszego zwiastunu, więc to troszeczkę inaczej. Ghostwire Tokyo to było takie no okej, okay. taki... ani to horror, ani to strzelanka, taki Trochę, trochę heksen z duchami, nie, nie wiem nawet jak to zdefiniować, bo to była taka gra, która no tak mogła się, mogła się komuś podobać, ale no nic specjalnego sobą nie reprezentowała, no, była I to, i to, kompletnie i to, i to, nijaka. No troszkę zapomniana już jest, mam wrażenie. Chociaż no to... jak zobaczyłem pierwsze zapowiedzi, to no byłem zaintrygowany i stwierdziłem, że to może być coś fajnego, ale im bliżej było premiery, tym bardziej widziałem, że to będzie takie… No... Ja nie pamiętam nawet, jak się główny bohater nazywał. Um, A to dużo mówi o naszym społeczeństwie. John Ghostwire. <laughs> to Ghostwire McQueen. Tak, tak. tak się to, to było jego nazwisko. Czy, czy masz kolejną japońską grę? Bo moja już kolejna jest. Japońską. Chciałbyś japońską? Oczywiście, że mam japońską. Jeżeli lecimy w ten sposób, to ja mam jeszcze japońskich trzy na swojej liście. Jest to Elden Ring. Nie. Ale jeżeli tak mamy zacząć, to ja zacznę od największego zaskoczenia. Bo już tutaj powiedziałem o kapitanie Tsubasie, czyli o sportówce, której spodziewałem się, że będzie tym, czym, będzie, czym był Mario. Tak, wziąłem z Brakulako Mario Tennis Aces. I gry tenisowe, szczególnie takie arkadowe, to są fajne gierki, w które sobie można poptumkać, mm -hmm. zostawić. I myślałem, nawet grając, wkładając kartridż do konsoli, jak myślałem o recenzji, to się zastanawiałem, co ja o tym powiem przecież tutaj dwóch ludzików bierze po rakiecie i uderza I gra piłkę. W ponga. I gra Ponga. Tak, gra Ponga. To jest taki bardziej rozbudowany Pong. Co tu można o tym powiedzieć? Po czym zagrałem w tego Mario Tenisa i byłem autentycznie w szoku, że można tyle wyciągnąć z tenisa. Że tam jest tyle treści, tam jest cała kampania fabularna, przy czym sama rozgrywka jest tak przyjemna i tak łatwa do ogarnięcia i jednocześnie to, to jest gra kompetytywna, w, przy której można stracić przyjaciół i rodzinę, ale naprawdę to jest coś, do czego się bardzo chętnie wraca. Bardzo fajnie się w to gra online. Jest tam dobry kod sieciowy. Kurczę, no, w samych superlatywach można o tej grze mówić. I z tym się wiąże też kolejne zaskoczenie. Ponieważ wychodził ten Mario Golf Super Rush, i bez żadnego patrzenia w ogóle na jakieś zwiastuny, na wstępne recenzje na cokolwiek mówię, Nintendo dało nam tenis który gra się fajniej niż w tenis. Więc w tym golfie to musi być petarda. I powiem tylko tyle. Golf lubi ciszę. Nie powiem nic więcej o tej grze, bo to było. To było zmarnowanie mojego czasu. Ja chcę powiedzieć tylko jeden. Jeden wybitny żart, jaki przyszedł mi do głowy, to to, że w Mario Tennis zagram tylko wtedy, kiedy dodadzą igę Świątek i możemy przejść dalej. Przycięło mi twoją puentę. Bo ty jakieś, jakieś masz problemy z łączem prawdopodobnie, bo nie nadąża internet za tobą, ale dosłownie ucięło mi puentę, to, którą mówiłeś, to, 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 to mam zrobić nie mam pojęcia kiedy się zaśmiać. Bo chociażbym zagrał, to no, tak udałbym, że, że zrozumiałem. To, to no nie da się. U Ciebie nie działa. Dobrze. <laughs> Jeszcze raz. Dubel. <laughs> jak na planie. Wszyscy, wszyscy na, ten, na stanowiska. O Mario Tennis mam do powiedzenia tylko to, co mi przyszło teraz do głowy. Jeden żart. Czyli, że zagram w Mario Tennis tylko jak dodadzą IG Świątek. Dziękuję. Możemy poczekać. Warto, warto było czekać na to. Dobrze, że powtórzyłeś. Nie, może z... będzie ten. Jako Princess Peach, jakiś tam. To jest tak, Skin. skin, skin. Tak. Chociaż ostatnio pokazali. Iga Świątek jak tam robiła ten żonglerki piłką do piłki nożnej i oczywiście już tam musieli Lewandowskiego z Olisa Debe tego mema dać. Olisa Debe polej, po bo nie wyczymie.. Do, dobrze. Czy czy dzisiaj mamy tylko gry japońskie, bo mi została ostatnia gra japońska? Nie, ale ja mam jeszcze dwie japońskie i wszystkie są z Mario, więc mogę to tak zbiorczo powiedzieć. O jednej już mówiłem. No, 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 poczekaj, to właśnie powiedziałeś o Mario, to ja teraz skontruję to Soniciem. Jed jednym, jedynym, który mnie pozytywnie zaskoczył, bo reszta albo była tak dobra, jak liczyłem, albo był to Sonic Forces, albo Sonic 4, albo Sonic Lost World, inne tego typu mało cudowne gry z Soniciem. Ale była jedna, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, która ma raczej negatywną renomę, i był to Sonic Unleashed który jest kojarzony z tego, że w nim Sonic zmienia się w wilkołaka, czy tam jeżołaka, że no, jest jeżem, który zamienia się w, w wielką bestię, która niszczy wszystko na swojej drodze, jak kratos czy cokolwiek. I to jest gra, która ma totalnie jakby rozdartą tożsamość, bo z jednej strony to jest prawdopodobnie. Prawdopodobnie najlepsza gra z Sonikiem polegająca na tym boost gameplayu, czyli na tym błyskawicznym przebieganiu przez poziomy, które są takimi liniowymi ścieżkami, które musisz dobierać, uczyć się ich na pamięć i jakby masterować te same wymagające trasy w coraz jakby właśnie lepszy sposób i to jest niesamowicie trudna, wyzywająca faktycznie gra, która daje masę satysfakcji pod warunkiem, że grasz właśnie Soniciem, bo kiedy przechodzi właśnie do etapów, w których zamienia się to w takie upośledzone, nie wiem, Dante's Inferno właśnie God of War i tak dalej, to męczysz brawler. się Brawler to męczysz się, jest to żmudne klatkuje strasznie i jakby to nie jest nawet takie totalnie beznadziejne, ale jakby masz tę taką dysproporcję, że te etapy właśnie nocne są strasznie przeciętne, co najwyżej, a właśnie kiedy pędzisz Sonikiem, powtarzając ten sam poziom po kilka, kilkanaście razy, próbując dobić maksymalną ocenę, to jest absolutnie jedna z najlepszych platformówek 3D, w jaką grałem pod tym względem. Przez to finalnie to się tak równa trochę do, no nie wiem, dobra gra, I guess, w sensie. To jest gra, którą ciężko polecić, ale jeśli bym miał do jakiegoś Sonika naprawdę wrócić po prostu, żeby przysiąść i mieć masę satysfakcji, że w niego właśnie gram, to bym po prostu odpalił swoją właśnie kopię na ps i te ulubione poziomy jak najlepszy sposób próbował masterować, bo na przykład Sonic Generations jest całościowo znacznie lepszą grą, ale Sonic Generations jest banalny. Ja przez Sonic Generations przebiegnę od tak i dostanę wszystkie oceny S i nie ma problemu, a w Unleashed faktycznie muszę się skupić. W ogóle, jak powiedziałeś o Sonic Unleashed, to w pierwszej chwili ja skojarzyłem z tym Sonikiem, w którym jest scena miłosna pomiędzy Jerzem, a jakąś tam księżniczką i do 2006. Później, tak, to, to był ten Sonic the Hedgehog, który nawet wylądował tam u AVGna. a Nie wiem, ja jakoś, wiesz co, jeśli chodzi o współczesne, bardziej współczesne Soniki, to tak jakoś ciężko mi jest się do tego przysiadać, bo no kurczę, ja lubię Sonika jako postać, ale bardzo mało gier z Sonikiem jest w stanie mnie do siebie przekonać, żeby zachęcić mnie do tego, żeby w nie w ogóle zagrać, bo tak mam po poczucie, że nie chce mi się grać jarzem, który biegnie. To jest może nieposzanowanie dla ikony gamingu, ale no kurczę, jakoś tak wielu Soników próbowałem i od wszystkich się odbijałem praktycznie. Sonic Adventures, Sonic Adventure, Sonic Adventures. Adventure 1, 2. 1, 2, tak. To obydwie sobie przeszedłem i, i cenię i lubię. Dwójkę chyba nawet bardziej, jak dobrze pamiętam, ale tak z tych trójwymiarowych Soników to niestety nie jestem entuzjastą i nie jestem fanem. Ale rozumiem, że ktoś komuś się to może podobać, bo jeden lubi jak mu górale grają, drugi jak mu nogi śmierdzą, a trzeci lubi sobie płacić 50 zł za zdjęcie z Misiem. A filmowe Soniki widziałeś? Tak, filmowe Soniki są super. Są spoko, więc jak nawet nie lubicie dobrych gier jak Maxior, to możecie sobie filmy obejrzeć. Ale to nie to, że nie lubię, tylko po prostu jakoś mi się w to nie chce grać. To jest, no tak, tak mam, no nie musi... Nie musimy lubić wszyscy tego samego, bo by było nudno wtedy. Ale bo miałem jeszcze o tych dwóch Chińczykach, no to, to są, mamy dwóch Mariuszów. Jednym Mariuszem to jest Mariusz Wonder, o którym mówiłem dosyć dużo chyba w dwóch odcinkach że byłem zaskoczony o tyle, że można zrobić coś nowego w tej skostniałej formule, po prostu biegnie, biegnie ludzik w prawo i, i skacze po głowach przeciwników. I to jest Super Mario Wonder, to jest autentycznie coś, co wywróciło tę formułę na lewą stronę, i to jest Mario na kwasie i naprawdę zaimponowało mi to. A drugą gierką jest Bowser's Fury. I to jest trójwymiarowy Mariusz w takim otwartym świecie. Który jednocześnie jest typowym Mariuszem, ale jednocześnie jest mroczny. Ma taką pabułę, w którą się fajnie brnie, jak w jakąś taką współczesną gierkę o, o ratowaniu świata. To jest zrobione troszeczkę tak jak Mario Plus robi Sparks of Hope, trochę z takim klimatem, tylko że to jest bardziej angażujące i bardziej skondensowane, przez co chce się w to grać. I faktycznie, jak tam sobie biegasz po tych rajskich wyspach, gdzie masz kolorowe słoneczko, kolorowe słoneczko, gdzie masz kolorowe wyspy ogrzewane słoneczkiem, jest wszystko fajnie, i nagle się robi tak coraz ciemniej, coraz ciemniej, i wyskakuje ci ten wielki czarny Bowser, który chce ci zrobić krzywdę. No, zaskoczyło mnie to, bo spodziewałem się, że dostanę jakiś dodatek do Super Mario 3 World, a dostałem zupełnie nową grę. Mam dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że kolorowe słoneczko ma sens, bo w dunie drugiej jest czarno-białe słońce, przez co właśnie oświetlenie na całej planecie jest czarno-białe, więc kolorowe słońce ma sens jak najbardziej. A druga uwaga jest taka, że no ja z kolei właśnie teraz w ogóle sobie ogrywam powoli Mario Wonder tam w tramwaju czy gdzieś jak mam wolną chwilę. I yy, Bowser's Fury też przeszedłem i tutaj mam problem, bo ja tymi dwoma grami nie byłem zaskoczony, bo wiedziałem, że ty Byłeś zaskoczony tymi dwoma grami, przez co wiedziałem, czego się spodziewać. Czyli to jest powód, żeby nie oglądać recenzji gier przed graniem w gry. Trochę tak. Że jakby, wiesz, jakbym sobie po prostu sięgnął po tego Mario Wonder na zasadzie, no kolejny Mario, to też pewnie byłbym w szoku, ale przez to, że miałem z tyłu głowy, ok, to jest jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku. Dlaczego? I po prostu jakby na bieżąco gra i udowadnia, że tak zasługuje na to miano. Tylko to też była jedna z tych gier, która udowadnia, że Switch już jest troszeczkę stary. Czemu? Działa w 60 klatkach, wygląda ślicznie, jakby nie ma w ogóle zwiechań nic. To może to już było po, po jakichś aktualizacjach, bo w momencie premiery to sobie nie dawało rady. Okej. Okay. Nie, bo jakby ja też grałem yy, z Bartkiem giem, pozdrawiam, w kopie i nie, nie było w ogóle... Milion rzeczy się dzieje na ekranie, po prostu efektów, cholerę wszystkiego i 60 klateczek. Raz chyba się przycięło do jakichś 20, ale to kompletnie losowo na mapie i tyle. To, to musieli jest. poprawić te optymalizacje już w paczach, bo z tego co ja pamiętam, to tam i były problemy z klatkarzem, i z doczytywaniem tekstur, no, znaczy z rozdzielczością tekstur momentami. No ale okej, okay, jeśli poprawili i wyciągnęli z tego switcha jeszcze jakieś tam dodatkowe zapasy mocy, no to tylko brawo dla nich, to znaczy, że przedłużyli żywotność switcha o kolejne 15 lat. Można robić takie gry, można. Więc no cóż. A propos takich ładnych kolorowych gierek, no to możemy odejść od Chińczyków, bo ja mam grę, która e, do tej pory jest postrzegana jako takie, a to, to jest nic nie warte, po co to? To jakaś tam poru, podróbka, Ubi-Game, nie warto po to sięgać. A ostatnio nawet tak e, znany nam twórca kłam e, po tę grę sięgnął i był zachwycony, tak jak ja. Mówię o Immortals Phoenix Rising, które e, jest ładne. Jest dowcipne, przyje ma przyjemny gameplay i nie jest podróbką Zeldy. Jest grą, w, którym, w której czuć ducha przygody, która jest fajnie lekko napisana. I to jest taka gra, która faktycznie jest po prostu zabawą, a nie wielkim, epickim wydarzeniem, na wariacją na temat ratowania świata przed złym złem. To, to jest takie oglądanie trochę moto myszy z Marsa i innych takich sympatycznych kreskówek I byłem autentycznie zaskoczony, bo to była chyba pierwsza gra albo ostatnia gra w roku. Chyba to była ostatnia gra w roku i podchodziłem do tego na zasadzie o, kolejna gra Ubisoftu w otwartym świecie, chodzi się ludzikiem, jeszcze mówią, że to jest klon Zeldy, no to będzie, będzie nudne, będzie nieciekawe, będzie można powiedzieć parę złych słów, a tutaj spotkałem się z grą, w której mi się nie chciało kończyć. Okej. Okay. W sensie jak kojarzę, że właśnie ona ma taką dowcipną narrację z tymi bogami i tak dalej, ale poza tym niestety nic mnie za bardzo nie przykuło na, właśnie na zasadzie, czy chcę grać w kolejnego sandboxa Ubisoftu, który ma identyczny interfejs jak Assassin's Creed Odyssey, który ma te same rozwiązania, który podbiera masę rozwiązań z Zeldy. I ja nie mówię, że jest klonem Zeldy, po prostu tak jak masa open worldów po prostu no popatrzyli sobie co działało w Breath of the Wild i to przeszczepili, tak jak nie wiem, Horizon przeszczepił to co było w Dzikim Gonie. No ale jakby po prostu nie miałem żadnej iskry, aczkolwiek no chodzi tanio, też jest na Switchu, może kiedyś zagram, ale właśnie jakby to jest ten problem, że ja już tyle sandboxów tego Ubisoftu grałem, że troszkę mi się właśnie już nie chciało po kolejny sięgać i chyba wiele osób tak samo stwierdziło, bo no ta gra nie odniosła sukcesu komercyjnego i sequel został skasowany. No nie odniosła, bo to nie był Assassin's Creed czy tam czy Assassin's Creed, czy Far, Cry, czy Far Cry, to nie była z... znana marka, a po prostu dobrze zrobiony sandbox. I to, trochę to jest krzywdzące dla tej gry, bo myślę, że jakby to zrobił ktoś inny niż Ubisoft, to też ludzie by do tego inaczej podchodzili i by... To nie jest, to nie jest żadna wybitna gra. Ona nie jest jakaś totalnie super, nie jest odkrywcza, ani nic. Ona jest po prostu przyjemnym open worldem, napisanym w taki głupkowaty, dowcipny sposób. I naprawdę można się przy niej dobrze bawić. Więc jeżeli da się ją gdzieś tam wyrwać na promocji za 20, 30, 40 zł, to warto, bo można, można się mniej dobrze bawić. Okej, okay, to ja mogę polecić bardziej niż Assassin's Creed Mirage, bo pewnie jest mniej nudne. To na pewno. No, a propos tego odkrywania świata, no to też tutaj mam na tej liście The Invincible, o którym też wspominałem, że byłem bardzo zaskoczony, ponieważ nie lubię symulatorów chodzenia. Nie jestem w stanie przetrawić tej gier, a tutaj od pierwszej minuty jesteśmy wciągnięci w tę naprawdę ciekawą fabułę, bo nasza bohaterka budzi się na planecie, którą miała odkrywać i kompletnie nie pamięta, co robiła przez ostatnie kilka godzin. I nie ma kontaktu z bazą, jak ten pan, co miał słuchawkę w uchu w poranku Koyota. <noise> Ale nie, te, Day teraz, Invincible... teraz, teraz już te nawiązania rozumiem, bo obejrzałem. The Invincible, naprawdę fantastyczne. Mm, polecam. I jak to u 11Bit Studios są tam nieoczywiste wybory. Na jeden, który podjąłem, byłem autentycznie wkurzony i chciałem się cofnąć do wcześniejszego zapisu, bo byłem wkurzony na to, że podjąłem taką, a nie inną decyzję. No ale cóż, no takie jest życie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się wczytuje sejwa przed dwóch godzin. Wiesz co, ale jakby autentycznie, jak mam taką no, w głowie listę właśnie symulatorów chodzenia do nadrobienia, no to ten jest właśnie dosyć wysoko. A to też jest zasługa innego symulatora chodzenia, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Dziękuję za to, za to właśnie płynne przejście, które mi umożliwiłeś. Mianowicie, What Remains of Edith Finch. Nie wiem, czy ty to, czy w to grałeś. Znam tytuł, nie grałem w to, ponieważ unikam symulatorów chodzenia. I to wiem, że to potencjalnie może być błąd, ale no staram się nie grać w gry z gatunków, których nie lubię, pod warunkiem, że nie będzie tam jakiegoś elementu, który mnie bardzo zainteresuje, no, tak jak było w The Invincible. Czyli ja świetle no, Ja właśnie przyznam szczerze, że mam trochę podobnie, tak jak ty, czyli do, no, do symulatorów chodzenia podchodzę jak słynny pies do jeża, yy, ale to była gra, której fragment nam pokazał prowadzący wykładowca na moich studiach i jakby jakbym powiedział jaki, to byłby spory spoiler, bo to jest moim zdaniem też najlepsza sekwencja w tej grze w ogóle, która trochę mi głowę rozwaliła na, na tyle, że tego samego dnia, jak wróciłem z zajęć, to ja od razu kupiłem na Switchu, dosłownie. I kurczę, to jest jedna z najlepszych opowieści, jakie ja przeżyłem w grach wideo, i to jest też tego typu, właśnie gra, w której sam fakt, że jakby jest ten element interakcji, i na przykład masz jakieś retrospekcje, w których musisz wykonywać manualnie jakieś czynności, to dodaje pewien taki istotny element w fabule, że na przykład. Jakby to wytłumaczyć bez spoilerów, na przykład, jak są takie totalnie nudne czynności w grach wideo, na przykład, no nie wiem, mycie naczyń czy cokolwiek, czy tak jak w życiu, i po prostu bohater to robi, bo wykonuje jakąś tam repetytywną pracę i po prostu, no, umiera w środku z tego powodu, więc zaczyna po prostu uciekać do świata wyobraźni. I masz taką sekwencję, że bohater, no, że musisz wykonywać tam bardzo prostą czynność jedną tam gałką, czy myszką, czy cokolwiek. I jednocześnie coś się dzieje w dymku, w którym wyobraża sobie ten bohater w tym świecie wyobraźni. I masz jednocześnie właśnie sekwencję, która I, i musisz cały czas uważać na to, co robi, na to, co robisz właśnie w świecie rzeczywistym i tym świecie wyobraźni. I to eskaluje i eskaluje do pewnego konkretnego właśnie wydarzenia fabularnego i takich zagrywek jest, cała masa. I ja nie chcę, i na przykład nie wiem, są inne sekwencje, które działają na tej zasadzie, że Masz opowieść o jakiejś bohaterce, która występowała jako, nie wiem, aktorka, i jest o jej życiu komiks, w którym no, jest jakaś tam opowieść, że, nie wiem, morderca na nią poluje, czy coś takiego. I grasz w krótkie momenty w trakcie, jak przewija się karta komiksu i w, przez dymki przechodzisz i tak dalej. Jakby to ciężko wytłumaczyć, bo to działa właśnie w danym momencie. Yy, bo to też jakby, no bo to nie jest takie proste jak właśnie masz ponga w Mario i każdy od razu wie o czym mówisz, tylko właśnie tam są takie nietuzinkowe rozwiązania, nawet jak na grę właśnie typu symulator chodzenia, że no ja tam od początku do końca no byłem, jakby na jednym posiedzeniu przyszedłem, bo to trwa chyba z trzy godziny czy coś takiego i na koniec po prostu uderza taka fala smutku z fantastycznym motywem muzycznym, że ta gra zostaje w głowie naprawdę, naprawdę długo. Ja zawsze boję się trochę takich rzeczy w grach, bo boję się, że tego nie będę w stanie ogarnąć. Ale kurczę, brzmi to ciekawie. Jaż będę musiał sobie to dodać gdzieś tam do listy, albo poczekać aż będzie na epiku za darmo. Ale nie, no faktycznie aż sobie spojrzę jak tak jarka wygląda, bo, bo brzmi to naprawdę ciekawie. Edson no to... dał 7 na 10 jako ostateczna rekomendacja. Ale już możemy się umówić, że to, jakie oceny dają inni ludzie, to nie jest wiążące, bo to możesz być w różnym stanie emocjonalnym, dając ocenę liczbową w tym momencie czemukolwiek, a potem po latach na to patrzysz, mówisz, boże, ja tak to oceniłem, co ze mną jest nie tak, było wtedy nie tak. Ale spokojnie w Water of Edith Finch nie ma Amy Schumer. Nigdzie. Czyli dobra gra z automatu. Dobra gra w automat. Amy Schumer, i nie ma też w Life is Strange i jest tam całkiem dobra historia. I kurczę. Life is Strange to jest gra, która zadziwiła mnie pod tym kątem, że mam do niej zupełnie skrajne emocje. Jak to przechodziłem po raz pierwszy, to. I miałem takie, ale to jest fajna teen drama, ale to, to fajnie połączone z tymi elementami paranormalnymi i ta muzyka jest, jest po prostu tak cudnie tutaj wpleciona. To, to jest naprawdę gra, która, która ma to spektrum emocji, którego od tej gry oczekuję. Ale drugi raz już to przechodziłem na takim pół playu, ponieważ to przechodziła moja żona, ja tylko tam sobie obserwowałem wtedy. I widziałem, jak ta historia w wielu miejscach przestaje działać. Kiedy już ją znasz i widzisz, że Ostateczne, że finał tej gry to jest po prostu zakończenie A lub B. Jak twórcy cię oszukują w wielu miejscach. Już teraz tego nie przytoczę tak dokładnie ponieważ nie jestem na świeżo, no to, to już parę lat od tego wszystkiego minęło. Ale no, najpierw byłem zaskoczony, jak ta gra została przeze mnie pozytywnie odebrana, a za drugim razem byłem zaskoczony, jak ta gra tak naprawdę nie jest niczym wielkim a zrobiła na mnie duże wrażenie i byłem zaskoczony sam swoją reakcją. Więc to jest de facto gierka, którą się przechodzi raz, nie należy się na niej za bardzo skupiać, należy sobie ją przeżyć, doświadczyć i pozostawić piękne wspomnienia. Tego się o niej nauczyłem. W ogóle sama konstrukcja tego, że ona była epizodyczna, a grałem już w nią w momencie, jak ona wyszła w całości, tylko była na jej korzyść, bo każdy epizod jakby się kończył takim Mocnym uderzeniem to był taki fajny miniserial. Tak, mm. cliffhanger, no ale to był taki fajny mini serial do doświadczenia. Wiesz, co ja nawet jak grałem, z racji, że byłem nastolatkiem wtedy, ja byłem świadom, że ta gra jest głupia, że ma dziury, że jakby. ja na szczęście od zawsze miałem takie przekonanie: że podróże w czasie nie mają sensu. Bo gdyby miały sens, to by istniały w naszej rzeczywistości, ale jakby. No właśnie, to jak rozumiemy upływ czasu i te wszystkie mechanizmy, to nigdy nie ma sensu. Nieważne, czy oglądasz Powrót do Przyszłości, czy Avengers Endgame, czy jakąś inną opowieść tego typu, to nigdy nie ma sensu. To zawsze, tak? ma, służyć, to zawsze ma służyć motywom, bohaterom, e, konkretnym sytuacjom, se, jakby sekwencjom, co wynosisz w danym momencie. To, nie, tak, ja no. się zgadzam z Tobą. Tylko, jakby miałem świadomość tego, że ta gra jest głupia u podstaw, ale ona działała na poziomie emocjonalnym. Za drugim mhm. razem, kiedy już to jest odarte z tego, no bo już to wszystko znasz, to widzisz, jak to wszystko jest bez sensu i, i, i przestajesz szanować tę grę. Więc przejść raz, doświadczyć, e, doświadczyć tych emocji i zostawić, i mieć piękne wspomnienia. To jest, to jest to, co należy zrobić z tą grą. A jeśli chodzi w ogóle o podróże w czasie, to polecam ci, bo nie wiem, czy widziałeś e, taki film z... E, Boże, to był Jack Gyllenhaal? Czy Mafia McConaughey? Mi się zawsze mylą ci dwie rzeczy. Ży Hall. Hall, ma siostrę, która też ma nazwisko? Żylen Hall. W każdym razie, Doni Darko. Jeszcze nie widziałem. No, polecam ci zobaczyć ten film. Może ci okaże, że ja go pamiętam źle, chociaż go widziałem ze trzy razy. I, I powiesz mi, że nie że w ogóle. Nie, to, tego, tego typu filmy to. Ciekawostka. <grym> film Doni Darko kompletnie losowo sprawdzałem wczoraj. Miał premierę w zeszłym roku w Rosji. Po 20 paru latach. Imponujące, ten film w ogóle był wydany jednocześnie razem ze stroną internetową, która już nie działa, i można było sobie. E, znaczy, jakby ważne wątki z fabuły były na tej stronie internetowej, więc masz jakby niepełny obraz oglądając film. Ja ten film w ogóle zobaczyłem kiedyś przez przypadek w telewizji. Już miałem się kłaść spać. Przełączyłem na dwójkę. A tutaj leci jakiś film, jakiś donidarko, jakiś facet w stroju królika. Ej, spojrzę, co to jest. I obejrzałem cały. I naprawdę mi się podobał ten film. Wiem, że z jednej strony jest kultowy, a z drugiej strony pamiętam, że James Rolfe go nienawidzi. No, James Rolfe nienawidzi Castlevania 2, która wcale nie jest tak zła, więc no cóż. Ja, ja też nienawidzę Castlevania 2, więc jestem bliżej Jamesa Rolfa. Ale dzisiaj miał być pozytywnie, nie o Castlevania 2, yy, ale co, jeszcze na, 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 jedno, na sekundkę wrócę do Life is Strange na zasadzie. Ja kochałem tę grę absolutnie i uwielbiam wracać do Sentraku. Ale trochę bym się bał do niej wrócić po latach tak po prostu. Też przez to, że no jestem jednak sporo starszy i mam inne perspektywy na tego typu rzeczy. I nie wiem, jakoś. To jest tego typu gra, którą niby kocham, ale właśnie boję się do niej wrócić bardzo. Nie, ja nie próbuję może, nawet. Może, może kiedyś to. Z... Myślałem, czy tak nie zrobić z wersją Switchową, bo to by była fajna okazja, ale podobno ten remaster jest kompletnie spieprzony i wszyscy mówią, żeby go nie dotykać, więc. No więc nie mam nawet tego pretekstu. Jak Mortal Kombat 1. No to to port, to troszeczkę. No tak, ale... no racja. Tak, tak. Patrzę, ja jeszcze mam. Czy, czy, czy ty już yy, skończyłeś swoją listę gier, które. Wiesz co, ja skończyłem. mam dwie. No, mam dwie. Ja też mam dwie, dobrze. To ja powiem w takim razie o produkcji, która mnie o tyle zaskoczyła, że jest od jednego z moich najmniej ulubionych studiów na rynku, czyli od Rockstar'a, od tych szkotów. Czy to jest table Tennis? Tak, jest to Table Tennis, absolutnie wybitna gra na konsolę Xbox 360, której nie posiadam, ani kopii gry Rockstar Presents Table Tennis, ale popraw mnie, chyba jest na tym samym silniku co faktycznie gra, o której będę mówić, czyli Red Dead Redemption. To jest ten ten jakiś silnik nazywa. No i znowu brakuje researchu. Ten sam silnik gry, bo chciałem powiedzieć Red Engine, ale to jest Cyberpunk. Red, Red Dead, Dead, Dead Engine, Red Dead Damn. Engine. Może Revolver Engine. Nie, nie pamiętam. Tak, tak. I, I ja nie grałem ani w Red Dead Revolver, y ale no jakby zawsze byłem jakby to powiedzieć y Antysympatykiem serii Grand Theft Auto, która nigdy do mnie nie przemawiała i nigdy jej nie lubiłem, ale masa osób mówiła: Zagraj w Red Dead Redemption. To, jest, to, nie jest, to nie jest GTA na dzikim zachodzie, jak masa osób mówi, że to jest coś znacznie więcej i to jest coś znacznie więcej. To jest absolutnie najlepsza gra westernowa w historii. Tak. I ja jestem dalej w szoku, że tak wybitną, fantastyczną, przemyślaną opowieść byli w stanie napisać bracia Hauser, i że Rockstar zrobił coś, co nie jest może arcydziełem, ale jest bardzo blisko i ma jed jeden z najlepszych endingów, jakie ja widziałem w ogóle w grach. Tak, niesamowicie w ogóle robiący wrażenie, nawet jeżeli go znasz i, i grasz w tę grę po raz kolejny, to i tak są emocje przy tym endingu i przy epilogu, później też. To jest faktycznie gra, która działa do tej pory, bo ja ją sobie ukończyłem drugi raz w wersji na PS4 z polskimi napisami. To jest największy feature tej gry, ale też sobie działa całkiem płynnie, więc można sobie poptumkać. Natomiast nie wiem na ile znasz GTA, bo tam paru antagonistów w tej grze, no to są praktycznie jeden do jednego przeszczepieni z serii GTA, jak chociażby ten generał w Meksyku. No to jest taki typowy vilan z GTA. A to a właśnie ta sekcja w Meksyku to, to jest element, który bym wyciął z Red Dead'a, bo jakby ta gra ma cztery akty i ten w Meksyku jest tak po prostu tak odstaje, jest tak starowy i masz tam te takie żenujące sceny Wiadomo jakie, ja rockstarowe, starowe, ja bym to wyciął w cholerę, i te trzy akty by były po prostu Byłyby, no, perfekcyjne dla mnie. Więc no, dlatego mówię, że ta gra dalej nie jest idealna, ale jakby przez to, że musiałeś mi przypomnieć, że w ogóle te, 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 te gorsze elementy były w tej grze, bo no, cały czas skupiam się na tych właśnie no, pozytywnych i że na, no nie wiem, na rodzinie. No, Marstoni to jest, to jest dla mnie po prostu jedna z, no, z najukochańszych rodzin też w grach wideo i pani. Ekonomia MacFarlane, chyba to pani... Bonnie MacFarlane, no. Tak, tak, więc dalej pamiętam. I po dwójce, po tej nieszczęsnej dwójce ja jeszcze bardziej doceniam jedynkę, naprawdę. Znaczy ja dwójkę lubię, tylko że to jest no, zbyt epickie dzieło na, na tę opowieść i kurczę... Dwójka, no... dwójka jest jak lektura szkolna, jedynka jest jak świetny western, który po prostu ci Quentin Tarantino polecił. polecił. Tak, jedynka działa po prostu na tylu poziomach, tam... Nawet, nawet i ten wątek w Meksyku, on jak najbardziej ma sens i jak najbardziej jest potrzebny tej opowieści, mimo że to jest takie rozciągnięte. E, ja oglądałem ostatnio z moimi synami e, Dobre, Złe i Brzydki. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, bo widziałem ten film ileś lat temu, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten film ma prawie trzy godziny. I no, westerny tak się robiło, że tam było bardzo dużo wątków, trzeba to było wszystko dokładnie opowiedzieć, pokazać. To nie było po prostu piu-piu do Indian na pustyni, tylko, no kurczę, tam, tam się działy rzeczy. To były poważne historie. Nie, no, Red Dead Redemption naprawdę to jest gra z takiej top 100 najlepszych gier czasów. I finał tej gry do tej pory chwyta za serce, za szyję, za ucho, za wszystko. Kurczę, ja grałem w to. Wiedziałem, jak ta gra się kończy, bo ja ją znałem. No tak. Fabułę mógłbym tak streścić w, w tych pięciu zdaniach i powiedzieć o co tam chodzi. I w momencie, kiedy. Tak powiem, postaram się bez spoilerów. W momencie, kiedy John Marston y, mu, odsyła swoją rodzinę z. Y, Mogłeś powiedzieć po prostu, przychodzi przez drzwi. Nie. Odsyła swoją rodzinę z farmy, miałem ochotę krzyknąć, krzyknąć do telewizora. Że to. Nade good idea. Ta. No, ale to, to dowodzi tylko temu, że to, to jest gra wybitna, o której należy pamiętać, jeżeli przechodzisz ją drugi raz i nadal masz te same odczucia. No, tak samo, może nie tak samo, bo ty miałeś bardzo negatywne odczucia w stosunku do GTA. Ja miałem bardzo negatywne odczucia w stosunku do Postal. Bardzo nie lubię serii Postal. Z serii Postal to ja lubię Postal 1. -kę. Nie lubię tej kosmicznie głupiej, żenującej, nieśmiesznej, obrzydliwej dwójki, która jest otoczona jakimś dziwnym kultem i ludzie mi chcą, chcieli wielokrotnie wmówić, kiedy o tym mówiłem głośno, że wtedy się tam znasz. Postal 2, wybitny, moja ulubiona gra, gra dzieciństwa. Nie lubię Postala 2. Jest technicznie niedorobiony, jest obrzydliwy, głupi. I nawet prostacki. nie jest prostacki, i nawet nie jest jakimś tam komentarzem jak, nie wiem, BBC Badhead. Tylko to jest, to jest po prostu gra zrobiona e, oparta na takim idiotycznym humorze twórców. Bo o postalu 3 w ogóle nie warto wspominać. Czwórki nawet nie dotykałem, bo wiedziałem, że śmierdzi, ale to Brain Damage. Chyba nie było w danym momencie nic lepszego, nic ciekawszego do grania, więc wziąłem tylko po to, żeby się przekonać, że postal nadal nie jest dobrą grą. I kurde. To w ogóle nie jest Postal, to jest gra, która bierze głównego bohatera Postala, bierze jakieś tam e, ikoniczne motywy i jest dobrą strzelanką. Boomer-shooterem bo bo, w tym bo, przypadku. Bo, bo nie jest Postalem. Bo nie jest Postalem. To jest gra, która po prostu nawet z tego idiotycznego humoru wyciąga coś dobrego. Z każdego zepsutego elementu Postala do tej pory robią coś, co działa. I ja byłem autentycznie w szoku, o czym zresztą powiedziałem filmie, który zrobiłem na temat tej gry. I ja do tej pory trzymam się tego, że to nie jest Postal, bo Postal z definicji jest grą, która jest zła i głupia. Albo filmem Uwe Bola. Albo filmem Uwe Bola. Myślę, że na filmach Uwe Bola lepiej się by człowiek bawił niż yy, yy, i więcej by wyniósł z tego niż z Postala, któregokolwiek poza Brain Damage. Ale nie wolno tak mówić, bo Postal dwa najlepsza gra wszechczasów. Ja grałem tylko w, jedne, w jednego postala i było to hatred, i było okropnie. No, znaczy wiesz, co, jako takie chodzenie ludzikiem i robienie piu, piu, piu przez 15 minut, i potem wrócenie do życia, to jest, to się sprawdza tylko w tym. Ale to już lepsze jest na przykład ten Crimson Land. Jeżeli chcesz sobie zrobić piu, piu, piu do ludzików. Albo jakakolwiek. O, albo nie wiem, jak to się nazywało? To, to najlepsza gra na PS3 i Xbox 360 Runty. Legendary, o, możecie w Legendary zagrać lepiej niż. Jest to przynajmniej skała. krótkie. Tak, dokładnie. Y, ja nie mam jak, zrobi, nie mam jak zrobić, nie bardzo Segwaya, bo na sam koniec zostawiłem sobie grę, o której chcę zrobić sobie materiał, bo jest to strasznie dziwny przypadek, mianowicie Adventurizing. Czy ty wiesz coś o Advent Rising? Kompletnie nic, nawet nie kojarzy mi się tytuł z niczym. Właśnie, to jest strasznie dziwny tytuł, który był takim passion projectem. Właśnie, to jest tego typu gra, o której bez researchu bardzo ciężko się mówi, bo to była epicka saga w stylu kweli Gwiezdnych Wojen i Mass Effecta, która miała być trylogią. Przed trylogią Mass Effecta mieliśmy mieć trylogię Advent Rising, w którą tam wpompowano tam 10 milionów, to był ekskluzyw na Xboxa pierwszego na początku, potem wszedł na pecety, Miało kampanię promocyjną wielką, tam zwiastuny były puszczane przed zemstą sitów, bo to w 2005 roku wyszło i no gra była wielką klapą, studio zbankrutowało i nigdy nie doczekaliśmy się kolejnych dwóch części i to jest Taki dziwny artefakt swoich czasów, bo to jest gra, która jest z jednej strony totalnie niedorobiona, a z drugiej strony jest. Um, jakby ci to sprzedać? Wyobraź sobie Maxa Payne'a w kosmosie, w którym to Max Payne zamiast dwóch pistoletów trzyma w rękach rakietnicę i robi uniki przed pociskami cały czas kosmitów, którzy to, do niego strzelają, a wszystko wygląda jak. Halo z bazaru. Właśnie patrzę na to, jak ta gra wygląda, i powiem Ci, że to mi się kojarzy z taką gierką Total Overdose, e, no, która była całkiem kompetentną strzelanką trzecioosobową i takim nawiązaniem do e, z jednej strony e, Boże, jak się nazywa ten facet, ten Azjata od, od filmów akcji, Jackie od John. dzieci triady i tak dalej. Bruce Lee. Nie Bruce Lee, proszę, no ty jesteś człowiekiem Al od filmów, nie mów takich rzeczy. Research. John Woo! Jo John Woo. A, no to muszę powiedzieć reżyser Mission Impossible 2. O. Ale jak ci się mógł... Dobrze, że nie powiedziałeś Stan Lee, bo to już bym. Mogł... Już lepszy ten Bruce Lee. On przynajmniej jest Azjatą. W każdym razie Total Overdose było taką wariacją na temat filmów Johna Woo I dużo czerpiący był też z, z, z Roberta Rodriguez'a i Quentina Tarantino. I to była taka troszeczkę niepoważnie się traktująca strzelanka. I powiem Ci, że Advent Rising tutaj, jak patrzę po screenach, wygląda jakby wrzucić Total Overdose w kosmos. I okay. nie wiem na ile jestem daleko od tego stwierdzenia, ponieważ nie znam Advent Rising kompletnie, ale muszę sprawdzić, bo to wygląda jak coś, co bym chciał mieć na półce. Jest chyba nawet wstecznie kompatybilne z Xboxem, bo kojarzy nawet, chyba to reklamowali właśnie, że patrzcie, mamy wsteczną kompatybilność i, i tam właśnie Advent Rising wyskakiwało często. I to jest gra, która jednocześnie jest strasznie wkurzająca, która jest strasznie niedorobiona, która ma Żenujące dialogi, ale ma przy tym fantastyczne koncepty, ma wybitną ścieżkę dźwiękową. To jest jeden z najlepszych soundtracków, jakie ja słyszałem w grach wideo w ogóle. I jakby ta, ta gra to jest taka jedna wielka sinusoida, że momentami jakby ten gameplay faktycznie wskakuje na odpowiednie tory, a czasem wygląda to jak coś, co by Bartek Game mógł ogrywać, bo tam się wszystko rozpada, gliczuje, areny po prostu są gigantyczne. Może fizyka pojazdów w tej że to jest jakiś. To jest jakieś nieporozumienie kompletne, jakby ja tęskniłem za, nie wiem, modelem jazdy z Watchdogs, naprawdę, to nie, Ale to, to się to jest... skończyło na jednej części, tak? Tak, i masz chamski cliffhanger z To Be Continued i masz po prostu milion nowych wątków, pytań i co, co będzie dalej, co będzie dalej i, i, i tyle. I, I nigdy się nie dowiemy. Kurczę, może kiedyś wrócę do tego, bo tak... nie, 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 nigdy nie wrócą, co ty. Nie, nie, jakby max co, to masz redycję na gogu i właśnie tą streszną kompatybilność, więc... Ale jest Ale to właśnie bardzo ciekawa klapa. To jest hmm? tego typu y, produkcja, w którą, o której fajniej się opowiada niż raczej się w nią gra, bo Jezu, jak ja się nawkurzałem. I masz tam podróbę mocy, w sensie ze Star Wars, po prostu, że bohater dostaje moc. I masz te jakieś moce telekinezy, teleportacji i jak tam po prostu załącza się milion eksplozji na raz, światełek, kosmitów, tych mocy, to po prostu się... Jakby to, to, to się zamienia w jakąś epilepsję, jedną wielką, więc y, brawo. A, i ciekawostka: scenariusz współpisał y, znany, chyba homofob, y, ten y, twórca Grendera. Ja, ja nie oglądałem ani nie czytałem, ale ma, mało poważany. I di dialogi w tej grze są. Y, kojarzysz filmy Rolanda Ameryka? Tak. No to, to takie dialogi są mniej więcej. Brzmi jak najlepsza reklama. Ale, ale są tak zwierzasz zabawne momentami. Więc... Ale nie, to muszę, muszę sobie to zorganizować na półkę, bo faktycznie to jest ciekawy artefakt. Ale nie, widzisz. Bo to, bo to są dialogi typu, że świat się kończy, Ziemia eksploduje i główny bohater, że hej mała, chciałabyś usiąść na mojej kanapie, czy coś takiego? Jakby, no, no taki ton. Ogólnie to brzmi jak taka porażka, jak e, e, sławetny Halo Killer, czyli Haze. Nawet bardziej, bo, bo hejs z tego, co kojarzę, było skromniejszym projektem, które po prostu tam chyba Sony wypchnęło na ten i tak. I się Ale nie udało. Advent Rising jest chyba ciekawsze jednak, bo hejs mi się wydaje takim bardziej szarym, smętnym, typowym szuterkiem, a właśnie rzeczy jak Advent Rising ja zbyt wiele nie kojarzę. Trochę w tamtych czasach wszystko było takim, takie szare, smętne szarobury. Nawet to, to wspominałem przy okazji Spec Ops The Line, że to też jest takie. Szare, Ale tam smętne. jest celowo. Tam tak, tak, tam jest celowo, ale to się jakby wpisywało w trend ogólny. Yy, nawet grałem niedawno w Lost Planet i tam, mimo że jesteś na planecie śnieżnej, to i tak jest wszystko szary, smętne i burę. Yy, no aczkolwiek tutaj mi się uda teraz zrobić dosyć płynne przejście, ponieważ powiedziałeś, że Advent Rising miało być taką trylogią jak Więzny Wojny czy też Mass Effect. No i właśnie ten Mass Effect. Do Mam czasu. Radę. Nie, Mass Effect. Do czasu zapoznania się z serią Mass Effect ja nie lubiłem za bardzo gier, które się dzieją w kosmosie. Poza tam którymiś ze Star Warsów, to nie za bardzo dotykałem gry w kosmosie, bo po prostu nie lubiłem tego settingu. No i tam wielu ludzi mi mówiło, którzy w ogóle nie za bardzo lubią RPG akcji, czy też gry w kosmosie, bo w mojej głowie wtedy Mass Effect to była gra, która jest RPGm trochę jak Baldur's Gate, tylko się dzieje w kosmosie. Ja to miałem kompletnie w dupie, nie chciałem tego dotykać. I paru moich znajomych, którzy nie lubią RPEG-ów, mówili Ej, weź, zagraj w tego Mass Effecta, bo to całkiem fajne jest. To jest całkiem fajne, w ogóle nie jak RPG. No i to było dodane do CD Action. I tak nie miałem w tamtym czasie w co grać, mówię, kurczę, zagram, zainstaluję. I byłem w takim szoku, jak wciągnęła mnie tam fabuła. Ja no ogólnie z perspektywy czasu, nawet wtedy grając w to jeszcze, wiedziałem, że to jest taka Raczej z prostymi wyborami taka space opera, która operuje na bardzo prostych zabiegach, ale ona jest dobrze zagrana. To wszystko się składa do kupy, jest ta wielka tajemnica, tak, ten cykl wymierania i tak dalej. I to jest coś, co chciało się śledzić. W związku z czym, już jak skończyłem pierwszego Mass Effecta, od razu kupiłem dwójkę. Przeszedłem tę dwójkę w ciągu miesiąca chyba cztero- czy pięciokrotnie, bo dwójka to już był po prostu przeskok pod względem samej konstrukcji rozgrywki, scenariusza, niebo, a ziemia. Bo ta jedynka wydawała się taka prototypowa, do tej pory nawet jak gra się w tę trylogię remasterowaną, to ta jedynka jest taka nieociosana, tak nie do końca wiedzą, wiedzieli co chcieli z tego zrobić, czy to ma być RPG, czy to ma być jednak strzelanka, czy to ma być nie wiadomo w końcu co. A dwójka już miała taką swoją osobowość, i to było szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o Mass Effecta. Ukończyłem tę dwójkę parokrotnie i z wypiekami na twarzy czekałem, kiedy będzie premiera trójki, kiedy będzie premiera trójki. I wszyscy byli zawiedzeni tym, jak się trójka kończy. A ja byłem bardziej zawiedziony tym, jak wyglądało to zakończenie, które już było poprawione. Bo wydali pacza, który poprawiał zakończenie trójki. I ja specjalnie przeszedłem trójkę kolejny raz, żeby zobaczyć to poprawione zakończenie, i dopiero wtedy byłem zawiedziony. Bo jakby ja wiedziałem, do czego prowadzi ta historia, wiedziałem, jak ona się potencjalnie może skończyć, i no troszeczkę pokpili sprawę z tym zakończeniem, ale dla mnie to było ok. Ja przy tej grze spędziłem chorą ilość godzin, ja tutaj zrobiłem wszystkie zadania poboczne, zrobiłem to DLC z Lewiatanem. Dla mnie ok. Ja jestem zadowolony z Mass Effecta. Po czym zobaczyłem, że zakończenie zmienili, to trzeba przejść jeszcze raz. Zobaczyłem to zmienione zakończenie, i po co mi to zrobiliście? Po co zmarnowaliście mój czas? Także trylogia Mass Effect była dla mnie zaskoczeniem o tyle, że to była gra, której nie chciałem w ogóle dotykać, a okazała się jedną z moich ulubionych franczyz. I znamienne jest tutaj to, że Andromedy nie ukończyłem, ponieważ tam już nie było tej magii. To już to już nie było to. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć historię o Mass Effect. Tak jakby ja próbowałem grać w jedynkę i trochę się odbiłem. Andromeda zagrałem demo i nie więc, ale no to jest taka trylogia, którą wypada, chociaż Przejść raz, chyba? Nie wiem. Mo, mo, może, może jeszcze kiedyś spróbuję, ale właśnie ja mam ten problem, że wszystkie gry BioWare'u dla mnie na razie to jest taka trochę śmierć. Próbowałem grać pierwszego Kotora, nie dało się. Yy, nie drugiego, dobra, przepraszam, To, to drugi był Obsidianu. Yy, próbowałem przejść Dragon Age Inquisition. nie, jedno wielkie nie, yy, więc. A nie zapowiada właśnie jest też ten problem, że nie zapowiada się, żeby grałem Wantem. Nie. Nie, nie, grałem nie, zapowiada, nie zapowiada się, żeby jakakolwiek nowa gra BioWare'u dała tego takiego powera, że okej, okay, to jest tak świetne studio, że warto zacząć nadrabiać i gry i w ogóle, bo no ten Mass Effect to tam chyba w preprodukcji jest od nie wiem ilu lat. Dragon Age tam wycieki wyglądał koszmarnie, ten, ten nowy jakiś Dead Wolf czy cokolwiek. Więc no, rozumiem, że to jest kultowa seria i fajnie, żeby to dalej jakoś istniało, ale bardziej przewiduję to, że jeszcze jedna klapa i to studio Electronic Arts zamknie, bo oni tak, takie mają praktyki niestety. Dragon Age mnie w ogóle od samego początku nie grzało i jakoś nie potrafiłem się wkręcić w to. Grałem i w Origins, grałem i w Inkwizycję i nie. Pamiętam, że przy dwójce albo przy Inkwizycji Ponieważ nie mieli za bardzo się czym pochwalić, to chwalili się wtedy, że mają postać, która będzie stuprocentowym gejem. Jakby co, co to w ogóle znaczy, że ktoś jest stuprocentowym gejem? Jak można procentowo określać poziom homoseksualizmu kogokolwiek? jakby, co to jest za wartość postaci? No to nie masz się czym chwalić? No to nie wiem, jakby, jakbyście powiedzieli, że mamy postać, którą każdy będzie lubił i każdy będzie chciał mieć w swojej drużynie a oprócz tego jest gejem, to wtedy już by było coś, a tak to no, nie mieli co dodać. Ale jeśli chodzi w ogóle o tego Mass Effecta, to jedynka już w momencie, kiedy wychodziła, miała swoją premierę, ona już wtedy była nie dzisiejsza. Teraz trochę jest... Jak New... trochę, trochę jak New Vegas, nie? No, trochę tak, tylko że New Vegas dalej jest zabawny, jak się w nie gra. Natomiast, no, jeśli chodzi o jedynkę, no to nie, jeżeli nie jesteś fanem tego Mass Effecta, to trudno by ci się będzie do tego zaadaptować. Jeżeli by to potraktować czyli, po czy, prostu. Czyli mam zacząć od dwójki? Od środkowej części trylogii? Da się to zrobić. Jest to do zrobienia. Ale nie polecam. Wiesz, co, może po prostu weź sobie tą, tą trylogię, to zbiorcze wydanie, jak będzie gdzieś tam dostępne w promocji. Weź sobie jedynkę, ustaw sobie na najniższy poziom trudności i tak przebiegnij Przebie przez gameplay, y, doświadczając y, historii. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Czy ty sugerujesz, żeby nie grać na normalu? Tak. Jeżeli ciężko jest się zaadaptować do jakiejś gry, no to kurczę. Po co masz się męczyć? To granie jest od tego, żeby, żeby wyciągać z tego przyjemność, a nie się męczyć, bo to nie jest. Nie wiem, Diona Franka Herberta, którą, nad którą trzeba się męczyć, żeby przeczytać tę treść. No. Albo dzieła Lovecrafta. Albo Sienkiewicz. Czy Sienkiewicza? Na no Sienkiewicza jest sposób. Po prostu omijasz te roz, rozbujałe opisy przyrody. I wtedy Sienkiewicz jest strawny. Bo nie musisz, nie musisz wiedzieć, jakiego koloru i długości było każde było trawy na sawannie. Nie jest Ci to potrzebne, żeby doświadczyć tego dzieła. Tak. I jakby trochę płynąc już ku końcowi, bo całkiem solidnie się rozgadaliśmy, pomimo tego, że nasze listy były pozbawione researchu i zrobione na szybko, to jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że ja sobie kupiłem Giereczkę taką. Nie widzę za inspir... jej. <noise> Dla ciebie przetłumaczę, że jest to Kung Fu Panda na PS3, zainspirowany premierą kinową Kung Fu Panda 4, która bardzo mi się podobała, bo jestem wielkim, wielkim fanem serii i co prawda nie była tak dobra jak wybitna dwójka, ale naprawdę był to bardzo przyjemny sens. I tak sobie skojarzyłem, że chyba kiedyś była gra na podstawie właśnie Kung Fu Panda i sobie sprawdziłem i okazało się, że ona była naprawdę bardzo dobrze oceniana, że ona od krytyków tam dostawała 9, 8, 7 itd. I sobie sprawdziłem, że najlepsza wersja podobno jest właśnie na PS na Next Geny wtedy, czyli na PS3, Xboxa 360. I tak na zasadzie czemu nie, jakby trochę, żeby jeszcze właśnie spędzić z tą marką trochę czasu. I nawet upewniłem się, czy nie kupić od razu sequela, ale okazało się, że Kung Fu Panda 2 to jest jedna z najgorzej ocenianych gier na licencji w historii, więc zatrzymam się na jedynce. Także... Czy ta gra jest chodzoną bijatyką 3D, czy platformówką 3D? Jedno i drugie, w sensie masz tam i sekcje takie i takie. Czyli kangurek KO, tylko że panda. Tak, do, dokładnie. Activision inspirowało się kangurkiem KO, więc yy, nie wiem, no tak, może też mnie pozytywnie zaskoczy, też nie mam dużych oczekiwań, ale takie sympatyczne gry na licencji też są potrzebne. A Kung Fu Panda 4 jak najbardziej jestem w stanie polecieć, jeśli lubicie, lubiliście trylogię z Poł. Nie pamiętam teraz kompletnie Kung Fu Pandy 3. Oglądałem jedynkę i dwójkę. Trójkę wydaje mi się, że też oglądałem, ale nie pamiętam. Z wioską Pand była. I tam ojca to? z tego swojego prawdziwego znalazł poł. Kurcze, chyba oglądałem, ale nie pamiętam absolutnie. Coś mi tak świta jak przez mgłę. No ja nic, jest na Kai. Disneyu na pewno, nie? To, to, to DreamWorks jest uniwersalny. O Boże. A to będzie na tym. Na... No... Na Amazonie. Na Prime. Możliwe. Tak, bo tam jest pakiet Uniwersalu. Jak mi się dobrze kojarzy. Już, już, ci, już ci sprawdzam. Może jakoś nie skojarzyłem, że Kung Fu Panda jest od Dreamworks, ale faktycznie teraz, jak powiedziałeś, to tak. No to wychodzi niestety brak researchu. Nie? Jest na Netflixie, jest na Prime Video, więc tak. Chociaż mi wolno nie wiedzieć, bo to, to nie ja podjąłem się tematu Kung Fu Pandy. To Tobie nie wolno nie wiedzieć. Ja tutaj Wiedziałem, jestem z tym że... Lukeiem Skywalkerem. Tak, wiedziałem, że nie jest Disneya, jest to animacja DreamWorks i bardzo się cieszę, że Kung Fu Panda 4 zarabia, bo potrzebujemy konkurencji dla Disneya, żeby właśnie nie powstawały tylko takie filmy jak Wish, którego jeszcze nie widziałem i mnie nie obchodzi, bo wygląda jak korpoprodukt, taki najnudniejszy i bezduszny, albo Dziwny Świat, który też był bezdusznym, nudnym korpoproduktem. Drinkowym. O matko, znaczy wiesz to Dziwny Świat yy, ładnie wyglądał. Ładnie wyglądał. Bo, bo, miał, bo miał budżet 200 milionów, tak. tak miał wyglądać. Ale to na tym się kończy. On nie miał nic absolutnie, nie miał fabuły, nie miał postaci. W ogóle tam jest taka urocza rzecz, że w sumie na początku filmu, na początku tej wyprawy bohaterów do tego właśnie dziwnego świata wypada z tego ich statku kapitan, pilot, który umiał to pilotować. Wypada i ginie. I tak, o Boże, bo pilot w ogóle wyleciał, zginął, o Boże, co my teraz zrobimy? Ty umiesz to pilotować? A umiesz to spoko. I już nigdy nikt nie wspominał o tym pilocie, który wypadł i zginął. I po prostu jest chyba jedyną w ogóle postacią, która ginie w tym filmie, i każdy ma to w dupie. Nie wiem, co to miało sugerować dzieciom, ale okej. Okay. Nie, ja, to ja, tam, ja tam byłem oburzony większą ilością rzeczy, ale to jest. No, no chociażby to, to o tym akurat powiem, bo jest tam, jest tam pies, który nie ma jednej łapy. I w wielu momentach ewidentnie widać, że on miał wszystkie łapy, bo jest tak animowany, jakby miał wszystkie łapy. Tylko najprawdopodobniej na którymś momencie, na którymś etapie produkcji ktoś stwierdził, że. Ej, zabierzmy temu psu łapy, bo nie mamy niepełnosprawnych w filmie. I to, to widać, to po prostu widać, że on był animowany inaczej. Jakby, jakby to była decyzja od początku taka, że on taki miał być, to okej, okay, to jest jakby... Co za problem, ale tutaj widać, że ktoś to po prostu dorzucił, bo, bo tak się wykalkulował i to już jest troszeczkę słabe. Nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi. Ale, ale cały ja, film jest ja, słaby, i, więc... No. Znaczy jest przeciętny, nudny. Jakby jedyne co pamiętam, to ten twist na koniec, który o fajne i, i tyle, więc yy... Nie wiem, w no, sensie znaczy właśnie po to, żeby Disney nie robił takich wymęczonych produktów dla nikogo, pomimo tego, że to są w teorii oryginalne rzeczy, bo mhm. Wish niby jest oryginalny i to, czy tam jest na podstawie, nie wiem, jakiejś tam piosenki czy czegoś, whatever. Yy, I tak samo Dziwny Świat, no, a teraz będą klepać te sequel, to ja już dużo bardziej wolę właśnie takie filmy dostawać jak Kung Fu Panda 4, jak Kot w Butach, ten nowy yy, Ostatnie Życzenie, czy nie wiem. nawet Filmowy Mario był lepszy. No, a, a to nie było wy, wy, wybitne kino czy coś. Filmowy Mario to było takie po prostu... Cały film na zasadzie, ej, znacie to z gier? Patrzcie, to znacie to z gier. Ale, ale Jack Black był super. Tak, I ogólnie... Ania Taylor Joy. Znaczy, ja sobie obejrzałem ten film i ja byłem zadowolony, bo ja nie oczekiwałem nic innego niż filmu na zasadzie, znacie to z gier. Tak, ale nie, no, przyjemne było. Jakby parę żartów wsiadło ten, jak tam Ania Taylor Joy tam do Mario, że. A kto to jest? Nikt ważny, Hura! <laughs> Takie, działało dla mnie. Takie. Od, odprężające, głupawe, zabawne tak. i będzie sequel, więc tak. nie każde, nie każde dzieło musi być mądre, żeby było wartościowe. Tak Powiedział jak nie, mądry człowiek, tak jak nie każdy, nie każdy podcast musi być z researchem, żeby dawał radość. Tak, a nasz podcast, yy, czy nasz podcast da, daje radość? Napisz w komentarzu. Tak, czy jesteśmy, czy radość jest wartością dodaną naszego podcastu? Możecie napisać o tym w komentarzu, a tymczasem żegnam się z Państwem Karol Krawczyk i Tadeusz Norek. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do następnego. Cześć!